Witam szanownych państwa. Przypada mi ten zaszczyt po raz kolejny otworzyć kolejną z serii naszych konferencji, które mogą odbywać się dzięki wsparciu właśnie obecnego tutaj prezydenta miasta. Chciałbym najpierw zacząć od przywitania wszystkich gości, którzy poświęcili swój czas, aby tutaj być razem z nami i uczestniczyć w tej konferencji. Szczególnie chciałbym podziękować za obecność panu prezydentowi Piotrowi Krzystkowi, który jest tutaj z nami. Witam serdecznie. I chciałbym przywitać również wiceprezydenta miasta Szczecina, pana Michała Przepierę. Są również z nami władze naszego wydziału, profesor Henryk Walczak oraz profesor Andrzej Wojtaszak. Na początku konferencji chciałbym, aby kilka słów powiedziała pani Renata Podgórzańska, wicedyrektor naszego instytutu, i przywitała wszystkich gości naszej konferencji. Szanowny panie prezydencie, panie dziekanie, szanowni państwo, drodzy studenci, w imieniu dyrekcji Instytutu Politologii i Europeistyki Uniwersytetu Szczecińskiego pragnę gorąco podziękować za przyjęcie zaproszenia na zorganizowaną przez nas ogólnopolską konferencję naukową zatytułowaną 25 lat samorządu z perspektywy Szczecina, doświadczenia i wyzwania. Szanowni państwo, w tym roku przypada 25. rocznica restytucji samorządu terytorialnego w Polsce. Jest to zatem doskonały moment do podjęcia dyskusji na temat uwarunkowań funkcjonowania samorządu terytorialnego w Polsce, czynników determinujących aktywność społeczności lokalnych, wpływu samorządu terytorialnego na rozwój lokalny i regionalny. Pragnąc włączyć się w nurt dyskusji na temat roli samorządu terytorialnego we współczesnej Polsce, Instytut Politologii i Europeistyki przy udziale miasta Szczecin, Regionalnego Ośrodka Debaty Międzynarodowej oraz Punktu Informacji Europejskiej w Szczecinie podjął się organizacji konferencji, której wiodącym celem jest analiza doświadczeń Szczecina w zakresie wdrażania reguł samorządności, nakreślenie wyzwań i perspektyw rozwojowych miasta i regionu, skatalogowanie barier i ograniczeń w tym zakresie. Drodzy goście, Instytut Politologii i Europeistyki posiada długoletnie doświadczenie w zakresie badań naukowych dotyczących samorządu terytorialnego. Pracownicy naukowi Instytutu są autorami licznych opracowań naukowych dotyczących różnych aspektów funkcjonowania samorządu terytorialnego. Przede wszystkim jednak dorobkiem naszego Instytutu są nasi absolwenci, którzy studiując politologię, europeistykę czy dziś tak gremialnie bezpieczeństwo wewnętrzne, zasilają kadrę urzędniczą instytucji samorządowych. Szanowni państwo, korzystając z okazji, pragnę podziękować panu prezydentowi za przyjęcie zaproszenia na naszą konferencję. Pragnę serdecznie podziękować wszystkim prelegentom, którzy przyjęli nasze zaproszenie i zechcą podzielić się efektami swoich naukowych dociekań. Dzisiejsze spotkanie służy wymianie poglądów i doświadczeń naukowców oraz praktyków. Wyrażam głębokie przekonanie, iż wnioski z dzisiejszej konferencji stanowić będą interesujący materiał do przemyśleń. Na koniec pragnę podziękować studentom, których zainteresował zaproponowany przez nas temat dzisiejszej konferencji i którzy tak licznie wstawili się o 9 rano. Dziękuję bardzo i życzę owocnych obrad. Dziękuję bardzo za głos pani dyrektor. Teraz prosiłbym o zabranie głosu pana profesora Henryka Walczaka. Szanowni państwo, w imieniu władz Wydziału Humanistycznego chciałbym państwa serdecznie powitać na tej debacie. Powitać zarówno państwa
samorządowców, jak już powiedziała pani dyrektor, praktyków w tej materii i badaczy, którzy nieustannie tę praktykę starają się uogólnić i stworzyć pewne koncepcje i teorie, a później weryfikować w praktyce. Samorządność w Polsce ma długie tradycje, tutaj jako historykowi jest mi to znane. Od czasów właściwie średniowiecza możemy mówić o formach samorządności terytorialnej. Wszyscy wiemy i znamy specyfikę sejmików ziemskich, a później już w okresie nowożytnym reformy, które usiłowano w kwestiach samorządności wprowadzić w Polsce stanisławowskiej. Niestety rozbiory przerwały tę tendencję. No i w państwach zaborczych Polacy musieli zdobywać doświadczenia samorządowe. Chyba najmniej takie doświadczenia udawało się zdobywać w zaborze rosyjskim, gdzie tylko na poziomie podstawowym, na poziomie gminnym istniał samorząd. Inaczej było w państwie pruskim, ale tu z kolei ograniczenia z tytułu przynależności do polskości ograniczały możliwości Polaków jako samorządowców. Najbardziej rozwinięty samorząd był w zaborze austriackim. Autonomia galicyjska to umożliwiała. Właśnie z takim bagażem Polacy wchodzili w niepodległość w 1918 roku. Z tym, że ów bagaż był zarówno pozytywnym elementem, jak i niekiedy ograniczającym rozwój samorządności. Wiele przyzwyczajeń, wiele aktów normatywnych z okresu zaborów wpływało na stan samorządu i utrudniało jego ujednolicenie. Tak naprawdę dopiero w 1933 roku udało się skonsolidować samorząd. W tym okresie właściwie tylko dwa województwa, poznańskie i pomorskie, miały w pełni rozwinięty trójstopniowy samorząd. Województwo śląskie to była odrębna jakość. I tak właściwie polska samorządność terytorialna dotrwała do II wojny światowej. Z oczywistych powodów nie mogła się wówczas rozwijać. Po roku 1945 władze komunistyczne adaptowały do swoich potrzeb pewne instytucje i pewne określenia rodem z praktyki samorządowej, no ale była to przysłowiowa forma bez treści, tej treści, którą wkładano w te określenia w okresie międzywojennym. I właściwie w 1950 roku te zaczątkowe formy, czy te formy, które miały być pewnym sztafarzem dla władz komunistycznych, i one zostały zlikwidowane. Dopiero w 1990 roku następuje odrodzenie samorządności i przyjęcie za punkt odniesienia doświadczeń z okresu międzywojennego. No myślę, że tego właśnie będzie dzisiaj dotyczyć debata, na którą tutaj państwo tak licznie przybyli. Świetny pomysł. Gratuluję tutaj władzom Instytutu Politologii i Europeistyki. Instytut zresztą zawsze ma świetne pomysły, bo to jest kolejna z serii debat, które zazwyczaj też są zaczynem pewnych interesujących przedsięwzięć wydawniczych. A myślę, że obok tych przedsięwzięć wydawniczych także będzie to miało wpływ na współpracę z
samorządowcami. No tutaj jest najwyższy urzędnik samorządowy, pan prezydent Krzystek z urzędem kierowanym przez niego. Wydział Humanistyczny, ale i Uniwersytet bardzo intensywnie współpracuje. Świeża inicjatywa, Dziecięcy Festiwal Nauki jest organizowany przy wsparciu władz samorządowych miasta, za co chciałbym z tego miejsca panu prezydentowi podziękować. Zatem jest to bardzo dobra prognoza dla dalszego rozwoju współpracy między uniwersytetem a miastem, ale także i szerzej świadczy to o tym, że samorząd dobrze wpisał się w pejzaż demokratycznej Rzeczypospolitej. Dziękuję bardzo. Dziękujemy bardzo dziekanowi za ten wspaniały rys, również historyczny tematu naszych dzisiejszych obrad. Temat konferencji brzmi 25 lat samorządu z perspektywy Szczecina. A któż lepiej może mówić o tej perspektywie Szczecina, jak sam prezydent Piotr Krzystek, którego proszę teraz o zabranie głosu. Panie dziekanie, pani profesor, dziękuję za to ciepłe przywitanie, ale witam przede wszystkim studentów. Naszą młodzież, która trafiła tutaj mimo poranka i chce o tym rozmawiać. Rozumiem, że to nie tylko przymus zajęciowy, ale również chęć podyskutowania o tym, co ważne, bo myślę, że samorząd to jest coś, na co warto zwrócić uwagę, szczególnie na waszych kierunkach. 25 lat to oczywiście długa historia, dla wielu to zamierzchła przeszłość. Dla mnie też w jakimś sensie, bo ja 25 lat temu jeszcze nie miałem praw wyborczych, więc w tych pierwszych wyborach nie mogłem brać bezpośredniego udziału, ale już miałem przyjemność obserwowania tych wszystkich zmian, które się w Polsce wydarzyły. I muszę powiedzieć, że ta reforma samorządowa to była jedna z najbardziej udanych reform w Polsce. Po prostu zdecydowano, że wiele kompetencji tych podstawowych trafi na ten najniższy poziom, najbliżej mieszkańców. I to się sprawdza. I dzisiaj, gdy popatrzymy i porównamy to, co się wydarzyło przez 25 lat na poziomie samorządności w Polsce i na przykład na Ukrainie, to widać istotną różnicę. I myślę, że to jest powód do satysfakcji. Ale historia to jedno oczywiście. Myślę, że ważniejsze jest to, co zdarza się dziś i co może być przyszłością. Myślę, że to jest to, co was szczególnie interesuje. W samorządzie trzeba być odważnym. Znaczy, to jest ta przestrzeń, którą najłatwiej zmieniać, w której mieszkańcy czy członkowie tej wspólnoty mogą mieć największy wpływ na rzeczywistość. I to jest takie zaproszenie do was, żebyście nie bali się tego, abyście nie bali się wchodzić w samorząd, mieć swoje pomysły, być w tym aktywni. To się, jak widać, zmienia. Polska oczekuje tej aktywności. Myślę, że mieszkańcy też zaczynają to powoli czytać. I Szczecin też wychodzi naprzeciw tym oczekiwaniom. Mamy budżet obywatelski, mamy możliwość korzystania z rat osiedli, mamy wreszcie różnego rodzaju inicjatywy oddolne, czy realizowanie poszczególnych zadań przez środowiska społeczne, organizacje pożytku publicznego, stowarzyszenia. I to jest ten, myślę, właściwy kierunek. Samorząd będzie się zmieniał, oddając coraz więcej kompetencji na sam dół tym, którzy chcą być aktywni. A od tego, czy będziemy chcieli, naprawdę zależy, jak będą wyglądały nasze miasta, nasze miejscowości, jak się będziemy rozwijali, jakie warunki będziemy stwarzali sami dla siebie, dlatego że to w dużej mierze od was będzie za chwilę zależało, jaki będzie Szczecin, czy będą tutaj ciekawe miejsca pracy, czy będzie to zachęcało do pozostania, czy też zniechęcało i powodowało, że będziemy szukali swojego miejsca na ziemi gdzieś za granicą, czy w zupełnie innych miastach. A zatem jeszcze raz zachęcam do odważnego podejścia, do dyskusji, do zgłaszania swoich pomysłów, a tak naprawdę w codziennym życiu do aktywności. Jesteście tutaj na Wydziale Humanistycznym i macie naprawdę wiele instrumentów, również naukowych, do tego, żeby móc w ten samorząd wchodzić głębiej niż przeciętny mieszkaniec naszego miasta czy kraju i móc tą rzeczywistość, która was otacza, zmieniać. I tego wam życzę, bo ta przyszłość należy tak naprawdę do was, do waszych pomysłów, do waszej inicjatywy i kreatywności. Wszystkiego dobrego. Dziękuję.
I na koniec jeszcze tylko powiem, że niestety nie mogę zostać z wami, ponieważ dzisiaj najwyższa forma demokracji Rada Miasta, więc za chwilę się rozpoczyna. Będzie Michał Przepiera, który z całą pewnością tutaj też swój wkład wniesie. Dziękuję bardzo. Dziękujemy za głos panu prezydentowi. Tak jak pan prezydent zapowiedział, teraz głos zabierze pan wiceprezydent miasta Szczecina Michał Przepiera, który przedstawi jedną z ciekawszych instytucji współpracy między miastem a jego otoczeniem, całym sektorem pozarządowym, czyli Szczeciński Budżet Obywatelski. Zapraszam. Dziękuję bardzo. Witam wszystkich państwa. Tak jak pan prezydent powiedział, dziś mamy święto demokracji, Radę Miasta, sesję. Natomiast ja powiem kilka słów, zaprezentuję państwu Szczeciński Budżet Obywatelski, czyli budżet obywatelski, dość nową instytucję, jeżeli chodzi o nasz kraj, również jeśli chodzi o Szczecin. Będę to mówił na przykładzie budżetu 2015. Tutaj w tych datach trzeba uważać, ponieważ pracujemy nad określonym budżetem rok wcześniej, a budżet następuje roku następnego. Oczywiście jest to związane z zasadą jednoroczności budżetu miasta. Pierwszy nasz budżet, który miał miejsce na rok 2014, a prace się rozpoczęły w roku 2013. Ten budżet był budżetem, który był realizowany w dość szybkiej formie, w szybkim czasie. Była presja czasu, była presja również wymagań co do tego budżetu. Stąd zrodziło się wiele dyskusji, wiele komentarzy, wiele również krytyki. Ten kolejny budżet, ten budżet roku przygotowanego na rok 2015 w roku 2014 był już dużo lepszy i jego uznaję jako ten, który warto omówić jako ten przykład dobrych praktyk. Przepraszam. Oczywiście budżet, jak cała samorządność, ma umocowanie w przepisach prawa, w przepisach powszechnie obowiązujących, również w tych przepisach, które dotyczą konkretnych jednostek samorządu terytorialnego. W naszym przypadku budżet obywatelski to jest forma najwyższa konsultacji społecznych. Jest ona przeprowadzona na zasadach i w trybie, które są określone w uchwale Rady Miasta. Do tego odpowiednie przepisy wykonawcze, już rangi zarządzeń prezydenta. To wszystko na tym slajdzie państwo widzą. Oczywiście ja chciałbym, żebyśmy mieli możliwość tutaj zabrania dyskusji, być może pytań z sali, dlatego też pozwolicie, że tą prezentację przeprowadzę w takim tempie ekspresowym, sprawnym, po to, by państwu umożliwić tą dyskusję. To, co ważne było przy tym budżecie, to nie tylko samo decydowanie o tym, jakie zadania wybierzemy do realizacji, sam akt głosowania, ale tak naprawdę okazało się, że mieszkańcy, wszyscy my, chcemy decydować o tym, w jaki sposób to będziemy robić. Więc bardzo ważnym na przykładzie tego pierwszego pilotażowego budżetu, tego kolejnego, stało się to, by opracować w sposób właściwy zasady. Ale kolejnym ciekawym zjawiskiem było również to, że nie chciano, by te zasady, czyli podmiot, który miał je opracować, nie był podmiotem publicznym. Nie byli to urzędnicy, nie był to pan prezydent, nie była to Rada Miasta. To był bardzo ważny postulat, który wynikł z konsultacji przedbudżetowych, można powiedzieć, i to było jedno z największych, można powiedzieć, osiągnięć. Przy tej okazji zresztą można podyskutować o tym, w jaki sposób budżet obywatelski, decyzyjność bezpośrednia wypiera, czy zastępować chce rolę tych organów statutowych, ustrojowych w samorządzie, jakim jest oczywiście Rada Miasta, czy prezydent, burmistrz, wójt. Te konsultacje trwały, jeżeli chodzi o zbieranie podstawowych informacji, rozpoczynały się z początkiem roku. Oczywiście były w tych wszystkich formach udostępniane, to co jest obowiązkowe, czyli biuletyn informacji publicznej, ale również poprzez specjalne strony internetowe, portale społecznościowe, te wszystkie formy dotarcia i kontaktu ze społeczeństwem, które dziś są standardem i funkcjonują. I tak jak mówiłem, podsumowanie tych pierwszych miesięcy pokazało, że mieszkańcy chcą tego, aby zasady już określali mieszkańcy, a nie tylko mieszkańcy decydowali o tym poprzez głos swój, co zostaje wybrane do realizacji. Efektem tego było powołanie specjalnego zespołu do opracowania tych zasad i co istotne, ciekawe, w skład tego zespołu zaraz zostanie tutaj przedstawiony przeze mnie na slajdzie, ale jego istotą było to, by w ramach jego pojawili się mieszkańcy, którzy byli z naboru
powszechnego. Tak jak mówię, tutaj struktura tego składu zespołu, 6 przedstawicieli mieszkańców, zaraz kilka słów o tym, jak byli wybierani, 4 przedstawicieli Szczecińskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego, czyli też tej formy aktywności społecznej, o której tu również pan prezydent mówił, organizacji pozarządowych, 4 radnych Rady Miasta, wówczas w tamtej, to było, miało miejsce jeszcze kadencji, tak to się złożyło, że to byli równocześnie przedstawiciele poszczególnych klubów w Radzie Miasta, więc również ta struktura, nazwijmy to polityczna, była równoważna, oraz 2 przedstawicieli miasta. Co ważne, ci 2 przedstawiciele miasta byli bez prawa udziału w głosowaniach. W ten sposób nie mogli wyrażać swojej woli, intencji, natomiast oczywiście byli do tego, by pomagać, by pracować. Powiedziałbym, że to była taka funkcja sekretarska w tym wszystkim. Przepraszam. Zgubiłem się z myszką. I tak jak mówiłem, ten najciekawszy element, najistotniejszy, to był nabór mieszkańców. Nabór trwał w tej pierwszej edycji dość krótko, ale jednak odpowiednio na tyle, aby mieszkańcy mieli możliwość się zgłosić i każdy mógł zgłosić swój akces, chęć pracy w tym zespole. W efekcie końcowym pojawiło się 27 kandydatów. Nie było tak naprawdę żadnych ograniczeń, jeżeli chodzi o urząd, poza wiekiem. Urząd Miasta wręcz był zwolennikiem tego, by być może nawet ten wiek był odpowiednio usytuowany, ten poziom tego wieku. Natomiast Rada Pożytku Publicznego, ten pomocnicze ciało przy prezydencie uznało, że jednak należy, jest to pewne rodzaj również doświadczenia, pilotażu, aby ten wiek określić na 18 rok życia. Natomiast nie było żadnych innych ograniczeń. Nie trzeba było być mieszkańcem Szczecina, nie trzeba było być zameldowanym w Szczecinie. Nie decydowały żadne inne kwestie, kwalifikacje, kompetencje, wykształcenie. Każdy, kto chciał, mógł się zgłosić do pracy w tym zespole. I tak to też miało miejsce, w efekcie czego nastąpił wybór tych mieszkańców, wybór trochę zdany na los poprzez wylosowanie. Wylosowanie 4 kandydatów, 4 osób, które stały się już członkami zespołu, przepraszam, 6. Zadania zespołu państwo widzicie tutaj na slajdzie, tak naprawdę przeprowadzenie, opracowanie całego budżetu. Przede wszystkim, tak jak mówiłem, sformułowanie tych zasad, na tle tych zasad, które funkcjonowały w całym kraju, również przy tym pilotażowym budżecie w Szczecinie, przygotowanie harmonogramu prac, również ta kwestia związana z informacją, edukacją, więc to wszystko, co się z budżetem wiąże. Tak naprawdę całość władzy, całe kompetencje zostały skierowane do zespołu, tak jak mówiłem, w dużym udziale zespołu składającego się ze społeczników, z ludzi, którzy nie byli urzędnikami. Co też istotne niezwykle, prace zespołu miały charakter otwarty i również ci, którzy nie zostali wylosowani, nie mieli tego szczęścia, mieli prawo wziąć udział w pracach zespołu, a także każdy inny mieszkaniec, czy każdy inny zainteresowany tak naprawdę tymi pracami. O tych przebiegu tych prac informowaliśmy, zapraszaliśmy. Aktywność czy też udział, liczebność była różna, jeżeli chodzi o te spotkania, ale taka możliwość była. Państwo macie wyświetlone z kolei na tym stadzie ilość tych spotkań, było ich dość sporo. To się odbywało w godzinach popołudniowych, więc to też pokazywało, że te osoby, oczywiście większość z nich miały jakieś swoje codzienne obowiązki, czy służbowe, czy związane z nauką. Po południu się spotykaliśmy, obradowaliśmy, średnio raz na tydzień takie spotkania były, by jak najszybciej z tym budżetem wystartować. W efekcie tego ustalono harmonogram prac. Takie dwa najistotniejsze elementy w tym harmonogramie to było to, kiedy można zgłaszać propozycje do budżetu obywatelskiego i to miało miejsce rok temu przez cały czerwiec oraz kiedy głosowanie, to z kolei miało miejsce od 1 października do 21. Tutaj od razu podkreślę, że to był ukłon w kierunku uczelni, w kierunku studentów, żeby to było w tym okresie, kiedy państwo tutaj już są funkcjonują poza tym okresem wakacyjnym czy przerwy w edukacji. Liczba zadań, która została w tymże czerwcu rok temu zgłoszona, 184. Muszę powiedzieć, że w tym pierwszym budżecie pilotażowym było więcej zadań, natomiast można powiedzieć, że tu ilość się przekształciła w jakość, mniej zadań, ale rzeczywiście dużo lepiej opracowanych przez mieszkańców, dużo lepszym podejściem, ponieważ jedną z zasad tego budżetu kolejnego było to, że był podział na dzielnice. Przypomnę, że mam w Szczecinie 4 dzielnice, takie jednostki podziału, to widać, jak mniej więcej
aktywność mieszkańców się rozkładała w tych poszczególnych dzielnicach, czyli można powiedzieć, że w zasadzie porówno tutaj dzielnica Zachód, w której zresztą w tej chwili też jesteśmy, wyróżniła się i była bardziej aktywna. No i również te zadania ogólnomiejskie. Co ciekawe, tych zadań nie będzie w tym kolejnym budżecie, to też kilka słów powiem. Praca bardzo ważna w okresie wakacyjnym z punktu widzenia państwa, ale z punktu widzenia również aury, pogody, a po stronie urzędu bardzo mocna do wykonania, to jest kontakt z wnioskodawcami i to, aby te zadania jeszcze doprecyzować, dopracować, ulepszyć, by ci, którzy potem głosują, wiedzieli, z czym mają do czynienia. To polegało również na tym, aby zadania, które są podobne, bo tak często było, mieszkańcy mieli swoje inicjatywy i dość podobne problemy zgłaszali, aby je łączyć, aby głosy się nie rozpraszały, aby zwiększyć siłę danego projektu. Również zmiany w nazwach zadań, czasami te nazwy wprowadzały w błąd, ograniczenia zakresu inwestycji, bo granicą tam był 1 000 000 zł, aby nie przekraczało dane zadanie, kwestie związane z etapowaniem, również uwagi, które na linii urząd wnioskodawcy czy wnioskodawcy zespół przebiegały. Ja tym Państwu oczywiście prezentację udostępnię, gdyby tu były, Państwo byli tym zainteresowani w szczegółach do konkretnych, analizy konkretnych przypadków, to oczywiście jak najbardziej służymy pomocą. I niestety to, czego, za czym nie przepadamy, również zespół za tym nie przepadał, to również odrzucanie pewnych zadań, które nie mieściły się w formule, w zasadach budżetu. Jednym z głównych kryteriów niestety były pieniądze, czyli ograniczenie kwoty do 1 000 000 zł. To zresztą pokazywało, jak obywatele postrzegają czasami wartość poszczególnych zadań. Również to, że przypomnę, w naszym budżecie cały czas obowiązuje zasada zadań inwestycyjnych, majątkowych, czyli nie ma tych przedsięwzięć miękkich, ale tu też od razu uspokoję, są zupełnie inne formuły na spełnienie tych potrzeb w ramach konkursów dla organizacji pozarządowych, zarówno małych, jak i dużych. Budżet obywatelski to nie jest oczywiście załatwienie wszystkich problemów w mieście. Kto miał prawo głosu w tym kolejnym budżecie, bo w tym pierwszym było to tylko i wyłącznie osoby zameldowane w Szczecinie, które ukończyły 18 rok życia, a w tym kolejnym już to, te uprawnienia się poszerzyły, to grono podmiotów mających legitymację w tej mierze było większe. Przede wszystkim obniżenie wieku do 16 roku życia, następnie otwarcie się na studentów, z tym, że studentów szczecińskich uczelni, a także oczywiście w przypadku, ponieważ było to 16 rok życia, również uczniów szczecińskich szkół. Sam akt głosowania, ja mam nadzieję, że Państwo znają, chociaż potroszę ten budżet obywatelski, również znają tą stronę internetową, że brali w tym udział. Maksymalne uproszczenie tego sposobu głosowania, chociaż spotkałem się z takimi sytuacjami, że się pytałem kogoś, czy oddał głos, a ktoś mówił, że oj, to jeszcze jest skomplikowane i nie miał czasu, albo nie bardzo wiedział się w tym zorientować. Tak naprawdę trzeba było podać imię, nazwisko, PESEL i wybrać to zadanie. Były również wyszukiwarki odpowiednie, które pozwalały właściwie zlokalizować zadanie, które komuś odpowiadało. Wówczas obowiązywała zasada oddania 2 głosów, jednego głosu na budżet ogólnomiejski, jednego na dzielnicowy. Co istotne, dzielnicę można było sobie wybrać, to znaczy taką dzielnicę, nie w której się mieszka, z której się w jakiś szczególny sposób jest związany w sposób formalny, tylko sam mieszkaniec miał prawo, sam głosujący miał prawo zadecydowania, jaka dzielnica jest mu najbliższa, bo na przykład może gdzieś uczęszcza, gdzieś realizuje się w ramach hobby, odprowadza dzieci do szkoły czy do przedszkola, więc tu była w pełni decyzyjność po stronie obywatela, tego, który oddawał głos. Tak jak mówiłem wcześniej, ograniczenie kwotowe zadań do 1 000 000 zł i w efekcie ich wpisanie. Aby sam proces głosowania, to co mówiłem, żeby uświadamiać, że to nie jest trudne głosowanie, że warto głosować, były odpowiednie również spotkania informacyjne z mieszkańcami już po ustaleniu tych zasad i tak jak mówiłem wcześniej, wszelkie formy komunikacji, które dzisiaj w współczesnym świecie funkcjonują, łącznie z czatami. Odpowiedni adres internetowy, odpowiedni strona, odpowiedni również telefon. Co ciekawe, ten telefon niemalże nie dzwonił, a maile spływały, to też pokazuje na pewne zjawiska, które w społeczeństwie się tutaj odbywają. I po 30 dniach obowiązek ogłoszenia wyników tego głosowania. Ja przypomnę, że wtedy nam się to nałożyło na okres wyborczy. Wiele osób w tym, jakby w tym kontekście również ten budżet traktuje. Natomiast my uważaliśmy, zespół, strona urzędowa, prezydent, radni miasta, aby takiego kontekstu ten budżet nie miał. Zadania, które pewno Państwo znają,
znają, więc tu ich nie będę opisywał, które w poszczególnych kategoriach wygrały. Zwrócę tylko uwagę na to zadanie ogólnomiejskie Szczecińskie Schronisko, bo to jest absolutny rekord, niemalże 7,5 tysiąca głosów oddanych. Myślę, że nie będzie już łatwo tak tego wyniku pobić. No i kolejne zadania w poszczególnych dzielnicach. Średnio wyszło, że tak naprawdę były dzielnice, w których było po realizacji wygrały po jednym zadaniu, ale były też takie, w których wygrały po trzy, więc mniej więcej, w tej chwili aktualnie nie mniej więcej, tylko realizujemy dokładnie 9 zadań inwestycyjnych konkretnie z budżetu obywatelskiego. I jeszcze tylko pokrótce o budżecie obywatelskim 2016, dlatego że pewne zjawiska, pewno Państwo to być może też mieliście, o nich słyszeliście, uzewnętrzniły się na tle budżetu 2015. Co ciekawe, przy tym pierwszym budżecie pilotażowym, czyli jeszcze 2014, jeszcze się na chwilę do tamtego cofnę, tam było bardzo duże, tak jak mówiłem, była presja czasu, określanie zasad i przeprowadzenie całego budżetu w zasadzie przez urzędników. I głos krytyczny, że nie tak, czy przede wszystkim brak zaufania na linii urząd mieszkańcy, władza mieszkańcy. Natomiast na tym budżecie 2015 nastąpiło w trochę w drugą stronę zjawisko, to znaczy uznając, że bardzo były proste i otwarte zasady budżetu 2015, doszło do pewnych nadużyć, bo być może Państwo słyszeliście, ale ponieważ tym jakby sposobem na głosowanie było podanie numeru PESEL, to okazało się, że zdarzały nam się przypadki, że było głosowanie chociażby na osoby, które już nie żyją i to nie żyją już od jakiegoś dłuższego czasu, czyli nie sytuacja, że ktoś mógł nastąpić mogła jego śmierć w okresie głosowania. To spowodowało, że zespół przy tych drugich, pracując na tych kolejnych zasadach, bardzo mocno się skupił na tym, aby uszczelnić sposób głosowania. No i tu mamy takie zderzenie dwóch wartości. Otwartość, możliwość powszechności maksymalnej, ułatwienia, zachęty, a z drugiej strony jak uniknąć nadużyć, gry nie fair, tego typu sytuacji. Analogia, jeżeli chodzi o pracę nad tym budżetem, podobna na to, jeżeli chodzi o i zarówno czas, jak i sposób podejścia. Dalej zespół, co ważne, tym razem już zespół w nieco zmienionym oczywiście składzie i personalnym, i również w strukturze. Ważne również było to, że bardziej naukowo zaczęto podchodzić do tego budżetu, tak to może określić, albo metodycznie. Pojawiły się specjalne ankiety ewaluacyjne i takie patrzenie już poprzez to, że mieliśmy do czynienia z dwoma budżetami, jak ten trzeci budżet właściwie uregulować, jak znaleźć odpowiednie trendy, jak tym wszystkim kierować, żeby była ta powszechność. Jaki w ogóle przyjąć wskaźnik, że budżet ma sens, nie ma sensu, czy to jest ilość głosujących, czy ilość pieniędzy, które na niego przeznaczamy, czy ilość właśnie, a raczej ich brak, nadużyć. Tego typu dyskusje cały czas zresztą się toczą. Wchodzimy, mogę powiedzieć, dzisiaj jesteśmy na takim półmetku tego budżetu 2016, bo po opracowaniu zasad, a przed przystąpieniem przez państwa do składania swych propozycji. Podobny efekt konsultacji jak w budżecie poprzedniego roku. Skład zespołu, tu jako ciekawostkę powiem, że tym razem 8 przedstawicieli mieszkańców, czyli ta liczba się zwiększa, ale 4 pochodziło z poprzedniego zespołu, a 4 nowo wylosowano, czyli taka trochę i taką przyjmiemy prawdopodobnie formułę, że będzie i doświadczenie, i ta świeżość, i taka naprzemienność, jak to często się podaje przykład amerykańskiego Senatu, więc to taka wymienność tych przedstawicieli. Pozostały skład mniej więcej podobny, acz mówię personalnie on się nieco zmienił. Liczba spotkań jeszcze większa niż w poprzednim budżecie, jeszcze większa analiza tych zasad, tych kwestii związanych z funkcjonowaniem tego budżetu. Już Państwa niecierpliwość. Kwestie związane z pieniędzmi, może o tym jeszcze powiem, bo to było zależne od prezydenta, od Rady Miasta. Jest jeszcze zależne, bo ta decyzja jeszcze całkowicie jakby w formalny sposób nie zapadła. Podjęliśmy decyzję, podjął pan prezydent na skutek wniosku zespołu, aby zwiększyć kwotę budżetu, ale aby ten wzrost następował stopniowo, aby od przyszłego roku, czyli budżet już 2016 będzie miał kwotę 6 milionów. Przypomnę, że w tym roku to było 5 milionów i co roku wzrastał o milion, osiągając w efekcie w roku 2020 kwotę 10 milionów złotych. Kwestie zasad i podziału to już jest po stronie zespołu, natomiast na pewno takie to będą kwoty i takie wartości. Często odbywa się dyskusja, jak to się ma do całościowego budżetu inwestycyjnego. No to są ciekawe przypadki i myślę, że tu jestem do Państwa dyspozycji, żeby w tej rozmowie ewentualnie spróbować się z tymi problemami zmierzyć.
Tak jak mówię, nie chciałbym tutaj Państwu prowadzić monologu z tą prezentacją, więc pozwolicie, że w tym momencie zakończę, ale jestem oczywiście do dyspozycji, jeżeli chodzi o pytania, różne wątki, ewentualnie z tym postaram się tutaj Państwu ułatwić odpowiedzi. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo panu wiceprezydentowi. Akurat ten wątek pytań myślę, że przeniesiemy do tego bloku debaty, który zaraz nastąpi, tak, żeby to była właśnie taka bardziej interaktywna formuła. Efekty SBO chyba ja osobiście mam okazję widzieć każdego dnia, przejeżdżając koło Stawu Brodowskiego, który jest jedną z tych pierwszych inwestycji, która właśnie w ramach SBO z roku 14 jest realizowana. Zresztą dzisiaj w naszej konferencji również jeden z referatów profesora Krzysztofa Kowalczyka jest poświęcony właśnie temu tematowi SBO, jego jakby jako instytucji demokracji deliberatywnej, bardzo modnej, czy często teraz rozwijającej się w różnych formach, w różnych miejscach, nie tylko w Polsce, ale na całym demokratycznym świecie. Ta dzisiejsza konferencja jest przejawem coraz większej współpracy między naszym wydziałem a Urzędem Miasta Szczecina, z tym, że tutaj powiem chwila nieskromności, bo powiem, że sam czuję się liderem tej współpracy, ponieważ ja jako pracownik Wydziału Humanistycznego w Urzędzie Miasta znalazłem żonę, więc nie wiem, czy jest bardziej aktywna forma zbliżenia między Wydziałem a Urzędem Miasta Szczecina. Ale teraz, drodzy Państwo, przejdziemy dość dynamicznie i szybko do drugiego bloku naszej konferencji, który będzie debatą, o ile widzę tutaj 8 uczestników. Tą debatę pod tytułem Stan samorządności w Polsce, 25 lat doświadczeń. Dziękujemy za obecność panu prezydentowi. Będzie moderowała pani profesor Renata Podgórzańska. Zapraszam. W tej debacie będzie uczestniczył pan wiceprezydent Michał Przepiera, tu już obecny. Profesor Roman Macyra z Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. Zapraszamy, panie profesorze. Profesor Jarosław Piątek. Profesor Łukasz Tomczak. Doktor habilitowany Maciej Dżonek. Doktor Szczepan Stępiński, doradca prezydenta miasta Szczecina. Oraz doktor Maciej Kowalewski z Instytutu Socjologii naszego Uniwersytetu. Zapraszam. A ja pozwolę sobie oddać głos moderatorowi tej debaty, pani profesor Renacie Podgórzańskiej. "25 lat od zainicjowania reformy samorządowej to czas wyzwań związanych z wdrażaniem reguł samorządności w warunkach transformacji społecznej, politycznej i gospodarczej w Polsce. Wprowadzony z początkiem lat 90. XX wieku model samorządu terytorialnego w wielu aspektach upodmiotowił społeczności lokalne, stwarzając im szansę na samodecydowanie o kierunkach rozwoju najbliższego otoczenia. Wolność, demokracja, wydajność i efektywność to trzy zestawy wartości, którym hołduje i które urzeczywistnia samorząd terytorialny. Przypadająca 25. rocznica odrodzenia idei samorządu terytorialnego w Polsce to doskonały czas do dyskusji, czy owe wartości są współcześnie urzeczywistnione, jakie determinanty decydują o stopniu ich absorpcji do praktyki samorządowej. To również doskonały moment do dyskusji na temat kondycji władz samorządowych, uwarunkowań ich działania, czynników warunkujących aktywność nas, mieszkańców. Dotychczasowe doświadczenia funkcjonowania samorządu terytorialnego w Polsce skłaniają do wskazania jego pozytywnych i negatywnych stron. Pozwalają na sformułowanie katalogu zaleceń i wniosków praktycznych wynikających z ćwierćwiecza przywrócenia idei samorządności w Polsce. Ponad 25 lat przemian ustrojowych to okazja do analiz, podsumowań, tak dla przyszłych działań politycznych w Polsce, jak również czas rekomendacji i wskazówek, które Polska może sformułować dla innych państw, które usiłują wzorować się na polskich doświadczeniach, reformować własną rzeczywistość.
Inicjując debatę, pragnę zapytać, jak panowie postrzegają ideę samorządności w Polsce z perspektywy ostatnich 25 lat? Jakie rozwiązania waszym zdaniem się sprawdziły i stanowić mogą wzór i wsparcie dla innych państw usiłujących budować struktury samorządowe? Jakie obszary wymagają korekty, doprecyzowania czy modyfikacji? Jakie problemy pojawiły się w związku z praktyczną realizacją idei samorządności, panów zdaniem? I czy państwa zdaniem są konieczne korekty zasad i sposobu funkcjonowania samorządu terytorialnego, aby władze lokalne mogły efektywniej i z większym pożytkiem dla społeczności lokalnej i jej potrzeb spełniać swoje zadania? Pozwolę sobie, dając chwilę oddechu panu prezydentowi, rozpocząć dyskusję od naukowców. I z tym pytaniem, z tym blokiem pytań, pewnych refleksji zwrócę się do pana profesora Romana Macyry z Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu. Dzień dobry państwu. Pozwolicie państwo, że na początku podziękuję organizatorom za zaproszenie. Bardzo dziękuję. Po drugie, ja nie jestem z Poznania, mimo że cała moja droga zawodowa jest związana z tym miastem, ale nawiązując do idei samorządu, jestem z miasta, które podczas ostatnich wyborów samorządowych odwołało swojego prezydenta. Z miasta, gdzie przez długi okres czasu wydawało się, że były prezydent jest do nieruszenia, i z miasta, gdzie relatywnie szybko okazało się, że wybrany obecnie prezydent chyba też rozczarowuje. Cały czas konstruuje gabinet prezydenta, reformując strukturę organizacyjną urzędu. Ja zawsze uważałem, że jestem zwolennikiem zmiany i jestem jakby świadomym uczestnikiem zmian w ostatnich 25 latach. Zapytałem się mojego kolegi, tu obecnego profesora Piątka, czy mam mówić konfrontacyjnie, czy konstruktywnie. Wybiorę to pierwsze, bo jesteście młodzi. W związku z tym rozważacie pozostać, jak wspomniał pan prezydent Czystek, i tu budować swoją przyszłość, realizować swoje marzenia, mieć nadzieję, czy pozamiatać to wszystko, mówiąc kolokwialnie, i zastanowić się, które miejsce na świecie, nie w Europie, na świecie, jest dla was najbardziej odpowiednie. Rano się zastanawiałem, co ja mądrego mogę młodym ludziom powiedzieć, bo moje pokolenie jest przekonane, że już dużo wie i nie zmienia poglądów. W związku z tym poszukałem w Stanach Zjednoczonych miasta, które ma potencjał demograficzny podobny do Szczecina. I znalazłem takie miasto, Atlantę. Ona ma w chwili obecnej około 450 tysięcy obywateli. Zadałem sobie następne pytanie. Jaka jest reprezentacja obywateli w Radzie Miasta? 15 radnych, 12 dystryktów i 3 wolnych strzelców. No to mówię, sprawdzę, jak to jest w Szczecinie. 31. No, jesteśmy bogatym państwem. Bo zawsze sobie powtarzam. Jeśli mam kogoś w rodzinie z urzędu, to będę bezpieczny materialnie, bo to jest stabilizacja zatrudnienia. Ale jak patrzę z punktu widzenia obywatela, to czasami myślę, że to jest zbyteczny koszt, który można byłoby częściowo przeznaczyć poprzez diety radnych na te ścieżki, o których mówił tutaj pan wiceprezydent. I druga uwaga, nawiązując do tego budżetu obywatelskiego. Myślę, że moje miasto było chyba jednym z liderów prowadzenia budżetu obywatelskiego. W związku z tym pytam się, a jaka jest funkcja radnych? Jeśli muszą pytać się obywateli, tworzyć dodatkowe ciała, żeby rozstrzygnąć, w którym miejscu zrobić ścieżkę. Ale ja mówię, nie są ważne, winne władze miasta. Winni jesteśmy my, bo wykazujemy relatywnie małe zainteresowanie sprawami publicznymi. Dla mnie idea samorządu ma błąd podstawowy w założeniu. Nie tyle na poziomie miejskim, bo tutaj dość wyraźnie jest określony zakres, jakby funkcji, etc., a na poziomie wojewódzkim. Albo państwo, czy reprezentacja wybrana przez nas jako ideata o państwa, szanuje nas w swojej podmiotowości i oddaje nam pewną samorządność i odpowiedzialność z tym związanym. W związku z tym mamy silne urzędy marszałkowskie, a delegatury władzy centralnej jako urzędy wojewódzkie, lub mamy to, co mamy. I silne urzędy rozbudowane organizacyjnie, urzędy marszałkowskie
i nie mniej rozbudowane urzędy wojewódzkie lub nawet większe. I to jest kwestia podziału kompetencji. W którym miejscu kończy się droga krajowa, a zaczyna się droga wojewódzka. I kończąc mój przydługi wstęp, szanowni państwo, my niewiele zmienimy, jeśli nie wykażemy pokory wobec spraw obywatelskich. Nasza historia się potoczyła tak, a nie inaczej i myślę, że to jest w jakimś stopniu przesłanka warunkująca ten pewien nieudany kompromis. Dla mnie samorząd miejski jest jakby dobrą próbą oddania odpowiedzialności za nasze sprawy nam. Ale z drugiej strony my uciekamy od tej odpowiedzialności. Ja generalnie zajmuję się problemem własności. I nie rozstrzygnęliśmy tego fundamentalnego problemu, wchodząc w proces transformacji. Zarówno na poziomie prywatyzacji, reprywatyzacji, czy innych kwestii z tym związanych. Jeśli, tak jak ja postrzegam, że ludzie raczej są dalecy od idei, a bardzo blisko spraw materialnych, to zidentyfikowanie ich osobistej własności i połączenie to z odpowiedzialnością, a przypominam, że nawet Skarb Państwa w roku 2008 uruchomił taki program Własność to odpowiedzialność. I generalnie nie przebiło się to do świadomości obywatelskiej. To cóż ja mam, kończąc moje być może przydługie wystąpienie, powiedzieć. Trzymajmy się samorządności, ale rozpocznijmy dyskusję na temat kosztów tej samorządności i tego, w jaki sposób ją przebudować, żeby ona była bardziej efektywna, a nie poprawa sprowadzała się do konstruowania dodatkowych komitetów, ciał, etc. Liczmy koszty. Jeśli tak bogaty kraj jak Stany Zjednoczone jest pewnym wzorem, ja nie nawiązuję do Tequila, nie nawiązuję do długiej historii budowania tam idei samorządności. Mam całą świadomość pełnych braków. My się nie uczymy swojej historii. Mam także świadomość tego, że jeśli to ma zadziałać, to potrzeba kilku pokoleń. Ale czy mamy tyle cierpliwości? I z tym otwartym pytaniem oddaję głos pani przewodniczącej. Dziękuję bardzo. To ja o to samo zapytam pana profesora Piątka. Czy mamy na tyle cierpliwości i tak naprawdę jak aktywizować społeczności lokalne, żeby one czuły się współodpowiedzialne, ale też współgospodarzami miejsca, w którym się znajdują? Dziękuję bardzo pani przewodnicząca. Znaczy, zdziwiony jestem, dlaczego znowu Wielkopolanin ma się wypowiadać. Już jeden się wypowiedział, prawda? I znowu ja z tego... W kolejności. No rozumiem, jeżeli ta formuła z tego gniazda myślenia samorządowego, jeżeli jako Wielkopolanin ma się wypowiedzieć, to rzeczywiście widzę tu podstawowy problem myślenia o samorządności. Znaczy musimy zdać sobie sprawę, że społeczeństwo, że nawiązywanie do naszej racji jakichś tam historycznych, że ta samorządność w Polsce ma długie tradycje, dzisiaj już nie działa, zwłaszcza nie działa na młodych ludzi. Natomiast ta wątpliwość, którą mój przedmówca profesor Macyra się podzielił, że no jest podstawowy problem myślenia o samorządności stosowaną przez ludzi młodych. To oni są w gruncie rzeczy źródłem tej samorządności. Jeżeli oni, znaczy młodzież, ludzie młodzi, nasi studenci nie uzmysłowią sobie, jak ważni są dla samorządności, to ona może się zawsze zamknąć na formule samorząd, na formule administracyjnych instytucji, które w większym lub mniejszym stopniu w tych czy w innych miejscach będą funkcjonalne. Natomiast źródłem samorządności są obywatele, są ludzie, którzy się samorządzą w określonych ramach, ale zdają sobie sprawę z tego, jak wielce są ważni dla owej samorządności. Więc ja, mój głos mieściłby się w kategorii myślenia o tym, co państwo robicie z tą samorządnością, na ile pozwalacie, żeby ona była formą wypadkową pewnych instytucjonalnych mechanizmów prawno-instytucjonalnych, mówiąc dokładnie, a na ile się lokujecie w tej samorządności. Oczywiście znowu nawiązując do tych racji historycznych, ale także kulturowych, często jak tu w wystąpieniu choćby profesora Macyry odwołujemy się do samorządności anglosaskiej,
przecież ani pani, pan profesor, prawdopodobnie ani ja nie jesteśmy w stanie zapomnieć o tym, że ta samorządność anglosaska wyrasta także z no, formuł zachowań protestantów, którzy swoje kościoły budowali na tej zdolności korzystania z samorządności, więc jeżeli odwołuję się do tych wzorców anglosaskich, to ja zdaję sobie sprawę, że ta samorządność anglosaska jest budowana między innymi na tych podstawach kulturowych, które nam bardzo często są obce, choćby z punktu widzenia przełożenia Kościół katolicki, a Kościół protestancki w wielu państwach na zachodzie. Ta forma aktywizacji jest historycznie o wiele większa i dynamiczniejsza tam niż tutaj. Natomiast pozostawiając tylko i wyłącznie w pewnym marginalnym zaśpiewie intelektualnym te względy kulturowe i historyczne, chcę jakby powiedzieć Państwu, że to nie jest ważne, że każdy z Was tworzy pewną rzeczywistość i to jest pytanie, jak myślę o sobie, co chcę zrobić ze swoim życiem i jak chcę swoje życie widzieć. Dlatego mój głos może jest mało w sensie wyrazisty naukowo, natomiast z punktu widzenia tego, o co chcę do Państwa apelować, o tą większą aktywność. O tą większą aktywność apeluję w trakcie wykładu, starając się Wam powiedzieć, że ona przenosi się nie tylko na to, jakim jestem studentem, ale jeszcze przenoszę się jeszcze dalej, jakim jestem obywatelem, jak postrzegam swoje środowisko bliższe, dalsze, prawda? Więc możemy sobie, znaczy musimy sobie uzmysłowić tą aktywność, co ja chcę zrobić w swoim życiu. Jeżeli nie jestem aktywny tym, będąc studentem, to prawdopodobnie nie będę aktywnym jako obywatel, nie będę rozumiał samorządności, bo ona wymaga aktywizacji. Wymaga po prostu wyprzedzania w myśleniu o tym, co my w Poznaniu nazywamy fyrtlem, prawda? I myśleniu o fyrtlu, myśleniu o tym, co jest bardzo blisko, co dla innych było kościołem, co dla innych było wspólnotą jakiegoś zboru protestanckiego, a co dla Państwa musi być pewnym środowiskiem, środowiskiem ludzi młodych, środowiskiem związanych z muzyką, środowiskiem związanych ze sportem, środowiskiem związanym z jakimś innym formą aktywizacji intelektualnej czy każdej innej, ale ja chcę o tym powiedzieć, prawda? I na bazie tego tworzę pewną rzeczywistość, która dla mnie jest z rzeczywistością samorządności. Ja nie czekam na to, aż ktoś mi powie, jak organizować ten czas wolny, tylko po prostu ten czas wolny organizuję dla siebie, dla innych i wchodzę w te obszary. Wypełniłem zadanie? Na razie, tak? Proszę. Dziękuję bardzo. Zatem skonfrontujmy teraz punkt widzenia Wielkopolan z punktem widzenia Szczecinian. Chyba, że za chwilkę się okaże, że rodowitym Szczecinianinem, rodowitego Szczecinianina tutaj nie ma. Są tylko ci przybyli, których koleje życiowe, zawodowe, rodzinne tutaj rzuciły. Panie profesorze Łukaszu Tomczaku, z racji naszej długoletniej znajomości śmiem powiedzieć, że już jakiś czas ze Szczecinem jest pan związany i można go nazwać no, małą naszą ojczyzną. Można już słuchać? No ale to jest, trafiłaś tu, bingo, bo ja się również urodziłem w Poznaniu. Ale całe swoje życie mieszkałem poza Poznaniem i właściwie jeśli chodzi o życie zawodowe, to w Szczecinie. Jeśli chodzi o rozwój samorządu, bo o tym właściwie dzisiaj mówimy, to są dwie takie rzeczy. Pierwsza rzecz to samo funkcjonowanie samorządu, stworzenie samorządu, go w 90 roku, najpierw na poziomie gminnym, później kolejnych szczebli, a druga sprawa, czyli samo funkcjonowanie go jako struktury organizacyjnej, administracyjnej, angażowania społeczności lokalnych w to. A druga sprawa to sposób wyboru władz samorządowych i ta polityka, która jest w tym samorządzie, która mnie właściwie bardziej interesuje. Bo tutaj padły słowa o aktywności mieszkańców. No rzeczywiście, samorząd jest związany z aktywnością lokalną. Samorząd to lokalna wspólnota, czyli ludzie, którzy wybierają swoich przedstawicieli. Te rady, ci burmistrzowie, prezydenci, wójtowie, to są przedstawiciele lokalnych społeczności. Jeżeli patrzymy na aktywność, na tą stronę funkcjonowania lokalnych społeczności, to musimy zobaczyć, że jeśli chodzi o frekwencję, ona w Polsce z reguły mieści się poniżej 50%. Na poziomie lokalnych wyborach samorządowych ona jest jedną z niższych. No to nie jest tak tragicznie jak w wyborach do Parlamentu Europejskiego, ale nie jest dobrze. I teraz musimy sobie również odpowiedzieć na takie pytanie, czy rzeczywiście wszędzie jest tak źle. No jeżeli popatrzymy na strukturę różnych samorządów, to jest to różnie.
No bo to są wszystko wybory lokalne. Wybieramy władzę lokalnie w różnych gminach, w różnych powiatach i one się charakteryzują różnymi cechami. Gdzieś jest frekwencja wyższa, gdzieś jest niższa. Podobnie jak robimy analizę średnią frekwencji w różnych województwach, musimy patrzeć na to, jak to wygląda w województwie zachodniopomorskim, pomorskim, tak dalej, tak dalej. To jest odmienne. Także dwie takie sprawy. Natomiast to, co mnie interesuje bardziej, to sam proces wyborów właśnie, sama ta działalność tychże wybrańców rad wójtów, burmistrzów. I tutaj ja mam troszeczkę inne zdanie co do liczebności rad. Znaczy moim zdaniem, nie wiem, chyba wiecie, mam nadzieję, że większość Państwa wie, że to ograniczenie liczby radnych zostało dokonane w 2002 roku, gdzie zmniejszono liczbę radnych niemal o połowę. Jeżeli mówimy o kosztach, no to koszty można liczyć w różny sposób. No nie zawsze liczniejsze gremium jest kosztowniejsze. No, kiedyś w latach 90. stworzono właściwie szczególnie w dużych miastach z pozycji radnego funkcję takiego lokalnego posła. I tu jeśli chodzi o dochodowość również, no bo to jest taka dieta radnego, to jest taka całkiem przyzwoita pensja w obecnych czasach. Problem kosztów polega na tym, że rzeczywiście tak powinny funkcjonować rady. Czy nie powinno być jednak to inaczej stworzone, bo jestem akurat zwolennikiem szerszych rad niż obecnie i wynika to nie tyle z oszczędności, co ze sposobów funkcjonowania samych rad i zależności między wójtem, burmistrzem a tąże radą. Sposobu generowania tejże większości w radzie potrzebny do tego, żeby stać za tym prezydentem, wójtem czy burmistrzem. Mówiliśmy tu o budżetach i tak dalej. No budżet uchwala rada. No wpływ prezydenta na radę musi być. I teraz jak on tą większość sobie generuje, od tego wiele zależy. I powiem Państwu, że z doświadczeń różnych samorządowych w Polsce jest tak, że albo jest to większość generowana przez koalicję jakąś, która jest normalnie zgodnie z zasadami demokracji ustanowiona, albo jest to większość, która polega na tym, że się tą większość kupuje zwyczajnie, czyli kupuje się radnych na swoją stronę za różne tam rzeczy. I to jest taka praktyka. I teraz moim zdaniem znacznie trudniej jest opanować grupę, która liczy 50, 60 czy 70 osób, niż grupę, która liczy 20 osób. Porównujemy się do Stanów Zjednoczonych, to jest trochę daleko i zupełnie inaczej. Natomiast jeżeli popatrzymy sobie na nie wiem, Wielką Brytanię czy sąsiednie Niemcy, to tamte rady są liczniejsze. Ale patrzmy też inaczej, patrzmy na nasze wewnętrzne doświadczenia i nasze warunki, które mamy i na to, co się nazywa pewną kulturą polityczną. Sposób funkcjonowania tych lokalnych polityków, jak to działa. Te takie lokalne satrapie, które kiedyś możemy w niektórych miejscach zobaczyć, tak? Tych wójtów, które trzęsą tymi lokalnymi swoimi społecznościami, tymi gminami w związku z tym, że urząd jest największym pracodawcą często i że no, od tego wójta wiele zależy, że tutaj właśnie ograniczenie liczby radnych spowodowało to, akurat w małych gminach ono nie nastąpiło, ale ograniczenie liczby nas doprowadziło do tego, że po prostu łatwiej jest tą grupą radnych sterować i opozycja jako taka w Radzie praktycznie nie istnieje. Dodatkowym problemem po ostatnich wyborach to są wybory większościowe, czyli te słynne JOW-y, tak, i mandatowe okręgi wyborcze. Większość Polaków nie ma zielonego pojęcia, na czym to polega i to jest moim zdaniem rzecz tylko dla specjalistów. Ja to mówię w ten sposób, jeżeli mówimy o wprowadzeniu JOW-ów, to porównuję do czegoś takiego, że to jest... Społeczeństwo powinno decydować, czy mamy wybory demokratyczne, czy nie, ale o tym, jakie są to wybory, technicznie to powinni decydować specjaliści. To jest tak, jakbym ja budował most i pytał się ludzi mieszkających w tej gminie, jaki rodzaj betonu mam użyć. No to mniej więcej tak to wygląda. I teraz jeżeli po wprowadzeniu tych okręgów jednomandatowych, proszę zobaczyć, jakie są deformacje w tych miastach, gdzie zmieniono okręgi, wybory proporcjonalne na jednomandatowe i do jakiej doszło deformacji, tak? Gdzie na przykład 25% wyborców głosujących na jakąś tam formację, jakiś tam komitet wyborczy, nie ma żadnego swojego przedstawiciela w Radzie. Gdzie ta przewaga może być niewielka i jest ta większość. Owszem, są kraje, gdzie jest pewna tradycja wyborów w okręgach jednomandatowych, większościowych, natomiast u nas jednak liczymy na pewno proporcjonalność tego zjawiska, tak? Jeśli chodzi o wybory. No chcemy mieć swoich przedstawicieli, jeżeli oddajemy na nie głos, dobrze by było, gdybyśmy mieli tych przedstawicieli. Także myślę, że akurat jeśli chodzi o tę sferę wyborczą, to jeśli chodzi o samorząd terytorialny, niespecjalnie to idzie w dobrym kierunku. Natomiast co do samego rozwoju samorządu terytorialnego, no to myślę, że tak. Jednak udało się go stworzyć i on jest w miarę stabilny. Chyba wszystko na ten temat. Na razie przynajmniej. Dziękuję. Tu poproszę pana profesora Macieja Drzonka. Wiem, że też nie jest długo związany ze Szczecinem, ale mam nadzieję, że już na tyle, że może się z nim integrować, identyfikować.
Otóż, szanowna pani profesor, właśnie dokonałem rachunku sumienia, czy jestem już pełnoprawnym szczecinianinem, czy nie. I wyszło mi, że jestem, ponieważ w swoim średnio długim życiu większą część spędziłem jednak w Szczecinie, więc jestem ze Szczecina, aczkolwiek urodziłem się w Wyżysku, to w zasadzie niektórzy uważają za Wielkopolskę również. Więc jakby mamy tutaj taką cichą koalicję. Otóż odpowiadając na pytania, bo pani profesor postawiła de facto dwa pytania, jakie są plusy, jakie są minusy, i też chciałbym się odnieść tutaj do pewnej tezy, którą pan profesor Macyra z Poznania postawił, że mamy tutaj za duże koszty i porównał to do Stanów Zjednoczonych. Żeby się do tego odnieść, a państwu powiem taką anegdotkę. Wiele lat temu miałem takiego znajomego, który pracował w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich i kiedyś ta delegacja Biura Rzecznika Praw Obywatelskich poleciała z wizytą do Stanów Zjednoczonych. I oni się spotykali tam z jakimiś władzami stanowymi w jakimś stanie. No i tak sobie opowiadają, jak to pięknie jest, demokracja, Wałęsa, Jan Paweł II, no takie tam kurtuazyjne, miłe słówka. No ale w pewnym momencie ci Amerykanie, jak już tak się no, zaznajomili, to pytają się, no dobra, ale od kogo wy jesteście, kogo wy reprezentujecie? No i tak patrzą, no jak to kogo? No Rzecznika Praw Obywatelskich. No dobra, ale kto to jest? No więc ta delegacja tak patrzy, ci Amerykanie mówią, no zaraz, no kto to jest Rzecznik Praw Obywatelskich? Proste pytanie. No więc ci tłumaczą, że Rzecznik Praw Obywatelskich to taka instytucja, gdzie można, obywatele mogą się zwrócić, kiedy są naruszane ich prawa, że tak im pomaga. No i Amerykanie odpowiadają krótko. U nas czegoś takiego nie ma, bo my czegoś takiego w ogóle nie potrzebujemy. Bo u nas, jeżeli dzieje się krzywda obywatelowi, to obywatel bierze sam sprawy w swoje ręce i sam to załatwia. I to jest, proszę państwa, kwintesencja samorządności. I jeżeli porównujemy Stany Zjednoczone do Polski, to moim zdaniem trzeba zwrócić uwagę właśnie na to, na ile społeczeństwo polskie ma w genach tą samorządność, bo u nas samorządność często kojarzy się z protestem. Przykład prezydenta Poznania z ostatnich wyborów samorządowych, no to jest przykład właśnie pewnej masy protestu wobec urzędującego prezydenta przy wsparciu, tutaj też trzeba o tym bardzo wyraźnie powiedzieć, przy wsparciu lokalnych mediów, które bardzo, bardzo mocno atakowały poprzedniego prezydenta Poznania i to się udało. A zatem samorządność to jest przede wszystkim, znaczy nie ma samorządności bez partycypacji. I druga kwestia. Jeżeli porównujemy, że 450-tysięczne miasto amerykańskie ma 15 radnych, a Szczecin ma 31, no to jednak musimy zważyć to też, biorąc pod uwagę, jaka jest ta partycypacja. Bo proszę sobie wyobrazić sytuację taką, że mamy w Szczecinie 10 czy 15 radnych. W ostatnich wyborach w 2014 roku o te stanowiska, o te mandaty 31 radnych w Szczecinie kandydowało w sumie 505 kandydatów z różnych list wyborczych. To w sumie niewiele, prawda? Jak na 400-tysięczne miasto. Jak to bardziej jeszcze ograniczymy przy niskiej frekwencji, no to okaże się, że po prostu będą różne, w moim przekonaniu, kliki stanowiły tak naprawdę, siebie wzajemnie wybierały, tak? Bo im mniejsza partycypacja, tym większa możliwość, że demokracja będzie tak naprawdę wypaczana, bo de facto możemy powiedzieć, że ona jest wypaczana w przypadku wyborów samorządowych w Polsce. No bo w wyborach samorządowych w Polsce z rzadka zdarza się, ażeby frekwencja wyniosła powyżej 50%, zazwyczaj około 40%, niekiedy 30%. Czyli mniejszość decyduje o tym, jak będą wyglądały sprawy tych lokalnych, społeczności lokalnych. Natomiast odnosząc się jeszcze do tego, co jest pozytywne moim zdaniem, w ciągu tych 25 lat, to ta reforma, która doprowadziła do możliwości wybierania w sposób bezpośredni wójtów, burmistrzów i prezydentów, przyczyniła się do ożywienia samorządności. Bo drugim takim zagrożeniem w moim przekonaniu samorządności jest upartyjnianie samorządu lokalnego, co bardzo wyraźnie obserwujemy i po wprowadzeniu właśnie tego bezpośredniego wyboru wójtów, burmistrzów i prezydentów w 2002 roku zauważyliśmy bardzo istotne zjawisko, że stery czy fotele włodarzy gmin, miast, miasteczek zaczęli przejmować kandydaci właśnie
pozapartyjni. Ja zawsze, gdy o tym mówię, pokazuję taki pozytywny wzór, bo oczywiście, jak sądzę, na sali są zwolennicy ograniczenia liczby kadencji wójtów, burmistrzów i prezydentów. Ja jestem absolutnym, zagorzałym przeciwnikiem ograniczania tego i pokazuję taki prosty przykład, pamiętając oczywiście, że są negatywne też wzorce wójtów, którzy po 20 lat pełnią swoje urzędy, ale tym pozytywnym wzorcem dla mnie zawsze jest prezydent Gdyni. Nie ma drugiego takiego moim zdaniem przykładu w Polsce, znaczy tak wyrazistego, tak? On wygrywa wybory mając poparcie około średnio 75-80%, a rządzi od 98 roku. I rzeczywiście ta Gdynia za rządów prezydenta Szczurka, Wojciecha Szczurka się zmienia. Jest takie hasło, które jakiś czas temu gdynianie wymyślili, wskazując na tą cichą rywalizację z Gdańskiem. Hasło brzmiało: szybka Gdynia i wolne miasto Gdańsk. To tyle może. Dziękuję póki co. Z taką dużą nadzieją zwracam się do pana doktora Macieja Kowalewskiego, bo wydaje mi się, że powinien być niemal od dzieciństwa ze Szczecinem związany, ale wydaje mi się. Tak, to prawda. Dzień dobry. Rzeczywiście urodziłem się w Szczecinie i cały czas tu mieszkam. A wydaje mi się, że to pytanie, ono też jest bardzo istotne w kontekście tego, o czym rozmawiamy, ponieważ ono zakłada, że fakt urodzenia się w jakimś mieście jest czymś, co zwiększa poczucie podmiotowości, czymś, co dodatnio wpływa na tożsamość, co będzie prowadziło wprost do większego obywatelskiego zaangażowania. I wydaje mi się, że w dzisiejszych czasach to pytanie trzeba byłoby jednak trochę inaczej postawić, bo jeśli myślimy o obywatelach jako o podmiocie samorządności, to takie kryterium urodzenia w jakimś miejscu dzisiaj jest bardzo zawodne i nasze poszukiwania rozmaitych kryteriów formalno-prawnych, które definiowałyby obywateli miasta czy obywateli gminy, także są niekończącym się procesem. Czy powinniśmy się opierać tylko wyłącznie o kryterium zameldowania w jakimś miejscu, czy może powinniśmy uwzględniać fakt użytkowania miasta czy gminy i rozmaite rozwiązania formalne, chociażby w postaci budżetów obywatelskich, jakoś próbują rozszerzać te tradycyjne, formalno-prawne ujęcie obywatela, na przykład dając prawo głosu osobom poniżej 18 roku życia, studentom, którzy czasowo użytkują jakąś przestrzeń i tak dalej. Wydaje mi się, że to jest zresztą jedno z ważniejszych wyzwań samorządności, to godzenie rozmaitych grup interesów, osób, które nie tylko są związane z urodzenia z jakimś miejscem, ale także osób, które w wyniku migracji pojawiają się w jakimś miejscu i chcą w jakiś sposób współdecydować o tym, co się w miejscu tym dzieje. To jest to słynne pytanie o to, czy ci, którzy są zameldowani w Szczecinie, powinni mieć jakiś wpływ na decydowanie o tym, co się dzieje w ich miejscu bezpośrednio do zamieszkania, czyli na przykład w gminach podmiejskich, do których się wyprowadzili z centrów miast. Więc w dzisiejszym świecie takie nawet najbardziej podstawowe pojęcia obywatela na poziomie lokalnym to są pojęcia, które są ciągle otwarte i ciągle się zastanawiamy nad tym, jak ten podmiot samorządności powinniśmy zdefiniować. Zresztą wydaje się, że te formalne rozwiązania, one ciągle są w takim procesie poszukiwania. Jeden z teoretyków samorządności w Polsce powiedział, że to jest taki rodzaj unfinishable business, takiego niedokończonego interesu i ciągłe reformy samorządowe, nowe uprawnienia, jakie są nakładane na samorząd lokalny, zmieniająca się tożsamość obywatelska, przebudzenie obywatelskie, zwiększająca się lub zmniejszająca aktywność polityczna mieszkańców gmin, to jest, wszystko powoduje, że ta idea samorządności jest takim ciągłym procesie stawania się. I dla mnie w tym procesie kształtowania się samorządności są najistotniejsze dwie rzeczy. One zresztą, jak się wydaje, są związane z ideą samorządności od samego jej początku. Znaczy, po pierwsze, relacja w stosunku do władzy centralnej, która definiuje sposób funkcjonowania samorządu, ale też
wyznacza pewne ramy jego działania i w jakimś sensie jest w opozycji do tego, czym jest samorząd lokalny, a z drugiej strony to jest kwestia zróżnicowania społecznego i rozmaitych konfliktów i napięć, jakie pojawiają się na poziomie lokalnym. I jeśli myślimy o historii idei samorządności, to widać, że te dwa wyzwania, czyli mediowanie pomiędzy władzą centralną na przestrzeni dziejów, różnie oczywiście definiowaną, a tymi konfliktowymi interesami wewnątrz społeczności lokalnej, to jest coś, co stanowi dla tego samorządu jednocześnie największe wyzwanie. Wspomniane tutaj w tej pierwszej części rozwiązania formalne zwiększające do tego, żeby otwierać demokrację na obywateli, są jak sądzę taką próbą znalezienia rozwiązania, które mediowałoby pomiędzy tymi sprzecznymi interesami, ponieważ projekty, które trafiają do budżetu obywatelskiego, to są bardzo często projekty reprezentujące partykularne grupy interesów albo jakieś lokalne ambicje, czy nawet jednostkowe ambicje. I samorząd w założeniu ma być tą instytucją, która jakoś próbuje godzić te sprzeczne interesy mieszkańców. To się oczywiście z mniejszym lub większym skutkiem nie udaje jednak, trzeba byłoby powiedzieć. To, co się już pojawiało do tej pory w dyskusji, czyli to takie poczucie, że obywatele są wyłączeni z tego procesu politycznego na poziomie lokalnym i często dają w związku z tym wyraz swojemu niezadowoleniu w postaci akcji protestacyjnych, to jest wskaźnik takiego wyraźnego rozdzielenia na władzę i nas obywateli. Nawet na poziomie takiego codziennego języka, tutaj w Szczecinie bardzo często mówimy, że miasto się na coś nie zgodziło, albo miasto nie poparło jakiejś inicjatywy, albo ludzie z miasta, mając na myśli przedstawicieli samorządu czy instytucji, które ten samorząd obsługują. To jest, wydaje mi się, taki niezrealizowany postulat tej idei samorządności i rzecz wymagająca takiej dosyć pilnej korekty. Znaczy ten rozpad na nich, polityków, którzy są jakoś w opozycji do nas, do mieszkańców i nas, którzy jesteśmy jakoś źle obsługiwani przez ten zbyt liczny, zbyt kosztowny, nieudolny, nie posiadający odpowiednich kompetencji samorząd, to jest takie wyraźne wyzwanie na przyszłość i zadanie przed nami wszystkimi, jak się wydaje. Jak sądzę, te kolejne etapy reformy samorządowej, z którymi mieliśmy do czynienia, przesuwanie się uprawnień, zwiększenie pozycji województw w związku z tym, że województwa są bardzo często dysponentami środków unijnych i chociaż w sposób formalny ich kompetencje nie wzrastają, to jednak w takim sensie decyzyjnym rzeczywiście ich rola rośnie. Pojawiające się w międzyczasie nowe rozwiązania formalne, chociażby te bezpośrednie wybory wójta, prezydenta czy burmistrza, zmieniające się kompetencje poszczególnych instytucji, to wszystko powoduje, że jakoś obywatele są zagubieni. I to poczucie rozpadu na władzę i mieszkańców, którzy są w stosunku do tej władzy samorządowej w pewnej formie opozycji, to jest coś, co, jak sądzę, się w tej chwili pogłębia. Dziękuję bardzo. My i oni. Ten wątek pozwolę sobie przenieść do jakby dalszej części naszej dyskusji z wykorzystaniem teraz, przepraszam za określenie, praktyków samorządności. Panie prezydencie, czy rzeczywiście uprawniona jest ta teza o tym, że funkcjonuje przekonanie my jako społeczeństwo, społeczności lokalne, jak i wspólnoty i oni. Oni, czyli władza, to gdzieś tam pokutuje od lat wielu i czy rzeczywiście mimo tego ćwierćwiecza przeobrażeń, przemian politycznych, społecznych, mentalnych, dalej jest my i oni, że oni to jest ta władza, która zawsze jest przeciwko obywatelowi. Czy rzeczywiście z perspektywy władzy jest takie poczucie tej alienacji, tego oddzielenia i tego, że to są dwa różne bieguny. Władza chce czego innego, obywatele chcą czego innego i obywatele tak i wzajemnie, i nie ma tego wzajemnego porozumienia. Myślę, proszę Państwa, że to niestety jest, to szczególna nasza przypadłość, mówię o naszym kraju, ale również o naszym mieście.
ten brak zaufania. Ja zresztą poczuwam się w dwóch rolach, bo oczywiście jestem dziś przedstawicielem władzy formalnie, ale jestem też gdzieś obywatelem i chociażby ostatnie wydarzenia w kraju też pokazują, jak na pewne rzeczy reagujemy. To często u nas takie stwierdzenie, że wybieramy mniejsze zło. To też o czymś świadczy. Ale proszę Państwa, ja nie... Szanując w pełni rolę władz w przypadku już samorządu, rad, miast, gmin, prezydentów, wójtów, burmistrzów, nie bagatelizując tej roli, myślę, że dużo ciekawsze dla mnie jest zwrócenie uwagi na ten aparat, na tą administrację. Tu zresztą byłbym ciekaw tych wskaźników porównawczych, na ile aparat urzędniczy w Szczecinie jest rozbudowany, na ile on funkcjonuje w miastach porównywalnych i na ile on jest skuteczny. Bo to wszystko czemuś służy i myślę, że ta nasza lokalna samorządność służy temu, aby, zresztą tak to jest zdefiniowanie oczywiście w ustawach, aby zaspokoić nasze podstawowe potrzeby niemalże codzienne. I od tego przede wszystkim jest to mityczne miasto. Ta władza, ale tak naprawdę ci urzędnicy, ten cały aparat wykonawczy. Począwszy od Urzędu Miasta, poprzez konkretne jednostki, zakłady budżetowe, spółki miasta, szkoły, bo to też przecież jest element, za który samorząd gminny odpowiada. A na nas, państwa, jako mieszkańców, jako obywateli, tu zresztą zgadzam się z tym twierdzeniem dzisiaj, trudności z definiowaniem tego, kto ma mieć wpływ na miasto. Ja miałem okazję wziąć udział w takiej konferencji związanej ze Smart Cities, czyli z miastami inteligentnymi i tam tak naprawdę kto jest tym udziałowcem, tym uczestnikiem, tam nawet pojawił się pogląd tej gry miejskiej. Czy to jest właśnie tak jak tu mówimy zdefiniowany obywatel poprzez zameldowanie, dyskusja w kraju trwa cały czas, czy będzie ten obowiązek, czy nie będzie, zamieszkanie, czy nie, tak jak niektórzy mówią, poprzez podatek, czy może wręcz partycypację określać w ilości tego płaconego podatku, jak go definiować, jak z taką osobą jak ja, która płaci niemały podatek, ale żyje z podatków, czyli wzajemnie nakręcające się koło. Natomiast państwa interesuje studentów, mieszkańców, przede wszystkim standard edukacji, a za chwilę praca, bo to jest pewno najistotniejsze. Ja nie chcę tutaj uskuteczniać żadnej agitacji, ale rzeczywiście prezydent miasta sformułował taki program, w którym oparł się na czterech filarach i myślę, że nie jestem współautorem tego programu, ale myślę, że to jest niezłe spojrzenie. Praca, edukacja, otoczenie i współdecydowanie. Te cztery takie elementy, które wzajemnie powinny się zazębiać. Mając pracę, mając edukację dla siebie, doskonaląc się samemu, mając również edukację, dogodne warunki dla naszych dzieci. Państwo pewno jeszcze w większości przed tym momentem, ale jak czytamy w gazecie, że znowu zabrakło miejsc w żłobkach, zabraknie miejsc w przedszkolach i naturalne procesy, czyli co chwila odbierany telefon, słuchaj, czy nie możesz pomóc mi, bo syn do tego gimnazjum chce iść, a idzie do innego. To są rzeczy, które interesują na co dzień mieszkańców. Potem to sprowadzenie z kolei do tego jakości tej życia, tego otoczenia. Oczywiście, aby przede wszystkim były te standardowe usługi, do których się przyzwyczailiśmy w naszym kraju i to jest normą, ale jak ich nie ma albo szwankują, to reagujemy w sposób negatywny. Woda, kanalizacja, coś co oczywiste, oświetlenie, prąd, ale czy usługa komunikacji, czy korki, w których stoimy na co dzień. Ja uważam, że tutaj jest podstawowa rola samorządu, szczególnie takiego jak Szczecin. Rzeczywiście dość Szczecin jest specyficzna sytuacja, bo my jesteśmy tak pomiędzy tym, co się dzieje powiedzmy na poziomie kraju w tej relacji obywatel-władza, a tym, co się dzieje w małych gminach, patrząc na te dobre przykłady, bo myślę, że chociażby tutaj w pobliżu naszych sąsiadów gminy Kołbaskowo czy gminy Dobra, tam jednak to przełożenie na linii obywatel-władza jest takie, że w zasadzie to jest niemalże utożsamianie się i widać wpływ tej decyzji. Tam raczej tych złych przykładów bym nie szukał. Zresztą też przyszłością tego rozwoju dzisiejszego świata jest metropolia, czyli w ogóle praca w tej obszarze metropolitalnym, współpracy między samorządami, gdzie akurat przypomnę, że prawodawstwo wcale tego nie ułatwia, a wręcz bym powiedział, że utrudnia. Więc myślę, że zgadzając się również z tym, że to państwo mają na to wpływ,
jednak trochę bym też Państwa i siebie samego również jako obywatela usprawiedliwiał w tej aktywności i powiedział o tym, że są różne formy tej aktywności, bo ja bym nie oczekiwał od wszystkich, że będą z różnych powodów tutaj za chwilę zadawać pytania i stawiać ciekawe tezy do dyskusji, czy idąc w swoje osiedle przyłączać się do pracy, czy w wspólnocie Rady Osiedla, czy nawet ja to widzę po zebraniach wspólnoty mieszkaniowej, gdzie przychodzi na 16 moich mieszkań z mojej wspólnoty, przychodzi 5 mieszkańców i w sumie się nie dziwię, powiem szczerze, no bo są różne inne ważniejsze rzeczy, takie naprawdę ważniejsze w rodzaju praca, dorabianie, edukacja, a czasami są też te kwestie związane z przyjemnością, no jak ktoś robi zebranie w tym momencie, kiedy jest ciekawy mecz, to się też nie dziwię, że mieszkańcy nie przychodzą. Natomiast może takie decydowanie państwa, współdecydowanie, jak również trochę o tym mówiłem wcześniej, jak w tych nowych kanałach komunikacji, bo to jest pewno ważne, wzajemna relacja i wiedza o tym, czego państwo chcą. Oczywiście w większości rzeczy się domyślamy. I tu powiem chociażby o forach internetowych. Nie myślę państwo, że my tego nie czytamy i tu nie chodzi tylko o to, czy czytamy o tym, jak nas oceniacie z punktu widzenia wypowiedzi czy krawata, ale gdzieś tam również w tym wszystkim próbujemy odnaleźć tą treść, czego chcecie w mieście. Tu też się zgadzam z tą wypowiedzią, że to jest pewna wypadkowa tego wszystkiego, że trudno czasami pogodzić te wszystkie interesy, ale jednak można znaleźć mianownik wspólny w tym, co państwo, tak jakbyśmy dzisiaj was tutaj zankietowali, czego byście oczekiwali po mieście i myślę, że znajdziemy to, co jest dla was najistotniejsze. Zgadzam się również, że czy ten budżet obywatelski, ja bym o nim już nie chciał mówić, ale w ogóle w tej chwili jest takie zjawisko w kraju, ono się również upowszechnia w Szczecinie, takiego formy ominięcia tych tradycyjnych władz. Mimo, że one są z wyborów, tak? I mimo, że też z tych wyborów możemy coś odczytać, że mówimy o tym, że chcemy mieć bezpośredni wpływ, ale też jak ten wpływ chcemy mieć, w jakim trybie, w jakich zasadach, to nie jest takie łatwe, no bo trzeba jakoś wypracowywać, bo łatwiej się oczywiście wszystko komentuje, krytykuje, nawet poprzez konstruktywną krytykę, dużo trudniej się realizuje. Ja myślę, że w ogóle mamy duży problem z tą pracą taką u podstaw organiczną, że żeby dzisiaj na przykład byśmy zgodni tutaj byli co do tego, że chcemy zbudować jakąś drogę, to musimy mieć świadomość tego, że to będzie pewien proces. Jest zgoda i uzyskamy akceptację rady, prezydenta, i że to nastąpi za półtora roku, za dwa, bo takie są przepisy prawa, na przykład budowlanego, nomen omen środowiskowego, związanego z konsultacjami społecznymi, bo tam dość mocno kwestie partycypacji społecznej są wprowadzone. Czyli coś, co dzisiaj mówimy, będzie miało miejsce za dwa lata, przy pełnej naszej zgodności, podkreślam, bo jak mamy, każdy ma inne zdanie, to oczywiście tak nie będzie. To proszę spojrzeć z punktu widzenia państwa i czasu, dla nas to jest coś abstrakcyjnego już się robi, tak? Dopiero za dwa lata. To też pokazuje, że musimy być w tym wszystkim cierpliwi i nie wszystko jest od nas bezpośrednio tak i wprost zależne, czy w pewnych uwarunkowaniach funkcjonujemy. Tak, panie prezydencie, jeśli można wejść w słowo, ale to jest kwestia tej jakości tej debaty. Na ile władza, czy ja myślę, że wszyscy mnie słyszą. Jeżeli nie, to powtórzę, to jest kwestia tej debaty, bo pan prezydent, myślę, że trochę mnie to zaniepokoiło, taki ton jednak urzędniczy, że on mieści się w kategorii, choćby jak zabrzmiało to, konsultacja. Ta konsultacja mieści się dla urzędnika, dwie konsultacje, trzy konsultacje, a mnie chodzi o tą debatę. Trzeba pracować z tym społeczeństwem. Ależ nie, panie proszę. Znaczy, żeby to, ja, tak jak ja to odbieram, prawda, bo można, urzędnik może zamknąć się na formule, no, przepis wymaga konsultowania się, dwie debaty zrobiliśmy i jest ok. Przyszli, nie przyszli, mniejsza o to, jak do tej. Najważniejsze, że ja to, co przepisy mi powiedziały, zrealizowałem. Natomiast ze społeczeństwem, moim zdaniem, trzeba pracować. To jest społeczeństwo, jak mówimy często, na dorobku, ale to jest jak dla mnie, społeczeństwo ciągle żyje, niezwykle dynamiczne. Tu nie można sobie powiedzieć, 25 lat skonstruowaliśmy wam taki fajny mechanizm i teraz albo wiecie, co z tym robić, albo nie, jeżeli nie, to my go zawłaszczymy. Tymczasem na rynek ten samorządności wchodzą nowi ludzie i młodzi obywatele, jeżeli oni od samego początku
początku od szkoły podstawowej, od gimnazjum, od liceum nie są uczeni wejścia w tą samorządność, to oni stykają się z nią jako mieszkańcy jakiegoś blokowiska, bo wtedy mają tą własność, albo jakiegoś inna forma podmiotowości i mówi, o, teraz musisz zadziałać, prawda? Natomiast ta mechanika uczestnictwa powinna być wszechstronna i w gruncie rzeczy od podstaw. To myślę, że tu panie profesorze się nie zrozumieliśmy, bo wręcz właśnie mówię w drugą stronę. Czyli ja nie mówię o tym elemencie obowiązkowym, bo to jesteśmy w praworządności i to absolutnie tak. Oczywiście też bym powiedział tak, że w ten sposób, że można w różny sposób stosować prawo, tak? To też jest ważne. Zresztą uważam, że wcale złego prawa samorządowego nie mamy, a w różny sposób je stosujemy. Różne też są praktyki, to jest naturalne. Ja akurat sobie osobiście jako długoletni urzędnik pod tym względem, może inaczej, nie powiem w ten sposób, że nie mam do zarzucenia, natomiast współuczestniczę w życiu tym społecznym, oczywiście z roli urzędnika. W różnych debatach, w różnych spotkaniach, w różnych konsultacjach. Chociażby 37 rad osiedli mamy i ja niemalże na wszystkich radach jestem co roku 37, co powoduje, że jak to spojrzymy na kalendarz, to trochę tego czasu zajmuje. I dla mnie to jest naturalne. Ja chcę powiedzieć coś innego, że po drugiej stronie jest nikłe zainteresowanie. Ale ja chcę też trochę usprawiedliwić to nikłe zainteresowanie. Po pierwsze to, co pani tutaj dyrektor powiedziała, że to ciągły brak zaufania. Po co mam iść, jak i tak nic nie osiągnę, nagadam się. Co prawda ja bym pocieszał w ten sposób, że ja chodzę co roku, więc z drugiego czy trzeciego roku można mnie już złapać na moich jakichś tam obietnicach, nieobietnicach. Dużo bardziej mamy skłonność takiej reakcji w tych konsultacjach, w tej zbiorowości, kiedy nas coś zburzy, zbuntuje, czyli w proteście jakimś. Nie budujmy spalarni, tak? Nie budujmy czegoś przy naszym domu, ten zjawisko niby. Tu, co naturalne, pewno potrafimy. Przy konstruowaniu dużo trudniej. Zresztą ten budżet obywatelski, te rady osiedla, również ta aktywność, przecież to też państwo profesorzy obserwujecie tutaj, zwiększyliśmy udział w tych wyborach z 4 do 8%, wszyscy chodzą dumni, ale czy to o to chodzi, to tak ma się przejawiać. Ja już nie chcę przedłużać swojej wypowiedzi, natomiast chciałbym jakby usprawiedliwić i zrozumieć, że mieszkanie ma też taki problem jak praca, jak edukacja i wiele też, to może tak bym chciał również powiedzieć, absolutnie będąc za partycypacją, oczekuje jednak, że po to ma władzę, czy po to ma urzędników, może tak, i po to im za to płaci ze swoich podatków, żeby on należycie to wykonał, żeby zrobił tamtą drogę, gdzie jest potrzebna, to oświetlenie, gdzie jest potrzebne, zbudował, zapewnił miejsca w żłobku, a nie, żeby obywatel się o to martwił. Natomiast rzeczywiście myślę, że musi być większa rola, ale ja podkreślam, poprzez różne kanały. I tutaj też bym zwrócił uwagę na to, co często nas może wyręcza, państwa jako społeczeństwo i bardzo dobrze, czyli media. Ich rola jest niesamowita. Ja w ogóle twierdzę, że wielokrotnie nie liczy się tak naprawdę na samym końcu, jeżeli się stworzy odpowiednią atmosferę i chęć jakiegoś działania, tak naprawdę władze, prezydent, radni pójdą razem z tym nurtem. Nie da się często w tej demokracji pójść inaczej, bo jest taka dobrym słowa z tego znaczeniu presja. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Chciałabym teraz poprosić o głos pana doktora Szczepana Stępińskiego, którego wszyscy tutaj znają jako nauczyciela akademickiego, ale ten głos samorządowca, pozwolę sobie również i tak określić pana osobę, jako doradcy prezydenta miasta Szczecina do spraw bezpieczeństwa. Jak z pańskiej perspektywy, chociażby ten ostatni wątek, my i oni, czy rzeczywiście pan doktor w takich samych kategorycznych wymiarach postrzega, czy rzeczywiście jesteśmy my jako społeczeństwo i wy, przepraszam za to określenie, jako władza samorządowa? Pani przewodnicząca, ponieważ tutaj wszyscy podkreślają to swój związek z miejscem zamieszkania, czy też urodzenia, to ja powiem, że jestem szczecinianinem od 36 lat, od czasu, kiedy przyszedłem tutaj na studia, do poprzedniczki tej szacownej uczelni. No i mieszkam w tym mieście, patrząc, jak ono zmienia się. Ta dyskusja tutaj, myślę, warta jest też zwrócenia uwagi na kilka takich aspektów, które w tej chwili w sposób szczególny się uwidaczniają.
Przypomnę, że w 1999 roku mieliśmy po reformie samorządowej reformę administracyjną kraju, jedną z czterech reform rządu premiera Buzka. Już sam fakt, że powołano wtedy 16 województw zamiast 8 czy też 12, 350 powiatów zamiast 150, powoduje, że trzeba się zastanowić nad tym, czy w ogóle te relacje zostały w sposób prawidłowy zbudowane. Bo my tutaj mówimy dużo o zadaniach i powiem, że ja w swoich kontaktach często mam okazję naocznie przekonać się, że ludzie po prostu nie wiedzą, za co odpowiada Urząd Wojewódzki, a za co Urząd Marszałkowski. Ta niewiedza jest dość powszechna, choćby nawet w tej dziedzinie bezpieczeństwa, tak? Bo generalnie za tą sferę odpowiada Urząd Wojewódzki, ale w części też kompetencje posiada Urząd Marszałkowski. I idąc jak gdyby tym tokiem, warto w obecnej chwili zwrócić uwagę na fakt, że ta dyskusja, która toczy się o tym, czy w jakim kierunku to państwo powinno ulegać zmianom, powinna odpowiadać też na takie oto pytanie. Czy stać nas na to, żebyśmy dalej wymagali od samorządu rzeczy, które nie do końca jest on w stanie spełnić? Czy państwo nie powinno zacząć porządkowania od samego siebie? Dam przykład. Nie widzę powodów, dla którego na przykład nie można by było pomyśleć o reprezentacji w Senacie dla właśnie samorządowców. To byłby świetny sposób do pewnego konfrontowania rozwiązań choćby ustawodawczych z tym, co w praktyce przychodzi realizować. Ja mam tą komfortową, proszę państwa, sytuację, że płacą mi za to, żebym mówił, co myślę. A ponieważ dużo czytam, uczestniczę w wielu spotkaniach, wynoszę tam wiele ciekawych spostrzeżeń. Proszę państwa, nie może być tak, że państwo polskie zrzuca na samorząd zadania, nie zastanawiając się, czy ten samorząd jest w stanie im podołać finansowo. Nie ma problemu, powiedzmy, w takich dużych miastach jak Szczecin, powiedzmy, czy tam Warszawa, czy Gdańsk, bo w tych budżetach wielomiliardowych znajdą się pieniądze na to, żeby realizować problemy edukacyjne. Ale ja tu kiedyś prowadziłem zajęcia na studiach podyplomowych zarządzania kryzysowego i jedną ze słuchaczek była studentka z małej gminy, która zajmowała się podatkami lokalnymi. I jako dodatkowy element przypisano jest zarządzanie kryzysowe, bo przypominam państwu, że to zarządzanie od poziomu gminy funkcjonuje. Jak można mówić o zarządzaniu kryzysowym, kiedy powiedzmy wójt nie ma na łódź, która może w akcjach przeciwpowodziowych służyć, 30 tysięcy złotych, bo na ten budżet ma 8 tysięcy złotych. No to jest pytanie o to, czy my w ogóle wiemy, w jakim kierunku my idziemy, tak? Samorząd dostaje kolejne zadania zlecone. Tu pan prezydent może mnie chyba poprzeć w tym kierunku, a nie ma środków na jego sfinansowanie, tak? Ale to jest wynikiem tworzenia prawa, które nie do końca daje się w praktyce zastosować. Prawo to przechodzi i ono jest do zrealizowania. Ja jestem trochę zdziwiony, że po 25 latach funkcjonowania samorządności, idei demokracji w Polsce tak niska jest partycypacja społeczna, tak niski jest udział państwa w różnego rodzaju działaniach, które tą samorządność promują. Ja zawsze studentów pytam, w ilu organizacjach pozarządowych jesteście? Ilu stowarzyszeń członkami jesteście? No, do rzadkości należą osoby, które podnoszą ręce i mówią, że w trzech, czterech stowarzyszeniach, w jednym uczestniczę. No tego się trzeba uczyć, proszę państwa, całe życie. Nie można wymagać od władzy, że władza za nas coś zrealizuje, samemu nie uczestnicząc w tym procesie. Jeżeli do rat osiedli w 400-tysięcznym mieście jest 7-procentowa frekwencja, no to jak można, proszę państwa, oczekiwać, że zrealizujemy postulaty ludzi, którzy przychodzą i mówią o swoich problemach? To będzie grupa 60-80 osób. Dziś, proszę państwa, mamy rekord, absolutny rekord. W wyborach do Rady Osiedli jeden z kandydatów uzyskał 560 głosów za. To jest, proszę państwa, wynik, który w niektórych ugrupowaniach przy tej metodzie wyborczej dawałby głos w Radzie Miasta. To są problemy, które ja dostrzegam jako problem taki generalny. Natomiast
Oczywiście specjalizując się w tej problematyce bezpieczeństwa, to może na potwierdzenie tego wywodu podam przykład takiej niekompetencji państwa dotyczące sfery bezpieczeństwa. Otóż, jak państwo wiecie, ta sfera podzielona jest pomiędzy administrację zespoloną i niezespoloną. Policja i Straż Miejska, która de facto jest administracją zespoloną, podlega, można tak powiedzieć, dwutorowo w pewnym sensie tym szefom tych administracji, czyli komendantom i wojewodzie również, ale również prezydentom, wójtom i burmistrzom. I proszę państwa, Straż Pożarna ma budżet dystrybuowany przez samorząd, a policja jako administracja zespolona ma budżet dystrybuowany przez ministra spraw wewnętrznych i komendanta głównego policji. No tutaj chyba jest kluczowa odpowiedź na to, że czegoś się chyba obawiamy, tak, nie dając w pełni tych kompetencji i sami budujemy takie quasi rozwiązania, które gdzieś tam później sami oceniamy jako no, niewłaściwe. Tylko musimy się zastanowić, czy my możemy mieć i mamy na to realny wpływ. No możemy go mieć tylko wtedy, kiedy będziemy szerzej uczestniczyć w wyborach, kiedy będziemy wybierać właśnie naszych przedstawicieli, kiedy oni będą mieli ten swój głos decydujący. I tutaj jeszcze na samym końcu powiem o takiej kwestii, którą też warto rozważać. Tak? Świat się zmienia, proszę państwa. To metropolie są motorami wzrostu w Polsce, na świecie. Taka jest niestety tendencja. W Polsce, proszę państwa, od 20 prawie lat trwa dyskusja, czy powołać metropolię, czy też nie. Pytanie jest takie, czy w Szczecinie można było realizować zadania komunikacyjne w układzie metropolitalnym, czy można było myśleć o bezpieczeństwie w układzie metropolitalnym. No, obywatela to nie interesuje, że powiedzmy ktoś skoczył z mostu do wody i utonął i wypłynął 6 kilometrów dalej na innym administracyjnym terenie. Tak? Obywatela to nie interesuje, że Straż Pożarna, proszę państwa, w Szczecinie gasi pożary w Kołbaskowie, bo straż z Polic nie dojedzie do tego pożaru. No niestety, takie są paradoksy. W związku z tym pytanie, czy tych zadań nie można by było w sposób jakiś taki zorganizowany dokonać pewnego uporządkowania, tak? To jest otwarta kwestia do dyskusji, ale myślę, że warto o tym rozmawiać. Ja przepraszam, że taki chaotyczny, ale bardziej praktyczny wymiar. Także. Szczególnie cenny i bardzo dziękuję. I teraz zanim pozwolę sobie zaproponować kolejny wątek do dyskusji, chciałabym jednak oddać głos studentom. Tutaj pan prezydent chwilę temu mówił o tym, że tak naprawdę ważne jest pytanie studentów o to, czego oczekujecie od miasta, od samorządów, niezależnie od tego, czy jest to miasto Szczecin, czy każdy inny samorząd, który reaguje na bieżące wasze potrzeby. I moja propozycja jest teraz, że otwieram dyskusję i mam nadzieję, że prelegenci są gotowi, otwarci i chętni do dyskutowania z państwem. Bardzo proszę podnosić ręce. Las rąk. A chwilkę tę, niemalże całą godzinę, pojawia się w wypowiedziach wielu z państwa wątek aktywności, odpowiedzialności za sprawy własne. I to chyba to jest pytanie, które ja chciałam później zadać, ale zadam w tej chwili. Czy jest antidotum na tą bierność? Bo brak rąk w górze dla mnie oznacza, że studenci tak nie do końca identyfikują się z problemem, tudzież mam nadzieję, że wynika to tylko z braku śmiałości do zadawania dyskusji, do zadawania pytań tak szacownemu gremium. Ale może zadam to ja pytanie właśnie, czy jest antidotum na bierność społeczności lokalnej? Czy jest jakaś recepta? Tak, przepraszam. Gdzie? Jeżeli można, chciałem podziękować panu Maciejowi Kowalewskiemu za tą uwagę na temat partykularnych grup interesu. Uważam, że jest bardzo istotna. Różne działania podejmowane w mieście, inicjatywy niestety nie reprezentują interesu całości społeczeństwa. Często są dla tych grup pozostałych, nazwijmy biernych, niekorzystne. Można to nazwać pewną antyspołecznością czy aspołecznością.
pewnych działań, szerokiej dyskusji na ten temat nie ma. Ja patrzę trochę na tą działalność samorządu w sposób zgorzkniały, bo reprezentuje organizacje społeczne, które kiedyś istniały i miały taki bardzo krótki moment, że tak powiem, kiedy mogły usiłować przynajmniej oddziaływać na tą rzeczywistość. To było wtedy, kiedy kończył się ten system PRL-owski, kiedy zaczynał się ten nowy. To była kwestia dosłownie paru lat. Tak? Polski Klub Ekologiczny to była organizacja, która wyrosła w okresie lat 80. i mogła przez te powiedzmy 5-7 lat 90. wpływać na rzeczywistość. W tej chwili świat się zmienił, przepisy się zmieniły, możliwości oddziaływania i oprotestowania pewnych rzeczy nie ma. Tyle jest z mojej strony, jeśli chodzi o ocenę tej nowej rzeczywistości. No, żeby podyskutować o poszczególnych konkretnych problemach, to już trzeba by na to sporo czasu, osobną może sesję poświęcić. W tej chwili mamy problem ogólny, także zakończę tylko tak jako przykład, gdzie uważam nastąpiła porażka i interes społeczeństwa nie jest reprezentowany. A proszę Państwa, to jest kwestia chodników w Szczecinie. Uważam, że w ciągu ostatnich 20 lat te chodniki zostały zdewastowane i strach jest po nich chodzić, a jeżeli można chodzić, to w butach górskich o solidnej podeszwie. Tak? A mówię tylko dlatego, że akurat w niedzielę spotkałem panią, która wręcz się popłakała, że te chodniki zostały tak zniszczone. No ale rozumiem, że władza właśnie niby samorządowa reprezentuje interes tej bardziej bogatej części społeczeństwa, która jak mówi Bieńkowska, tak, poniżej tam 6000 nie schodzi. W związku z tym bardziej pojeżdża czy pochodzi niż porusza się na własnych nogach. W związku z tym może nie jest to problem doceniany dostatecznie. Dziękuję przy tej kwestii bardzo. Takiej trochę gorzkiej pozostanę. Dziękuję bardzo, ale ja bym chciała... A propos tej ostatniej kwestii, powiedzieć rzecz następującą, że jesteśmy zbyt krytyczni do tego, co nas otacza. Wystarczy porównać osiągnięcia, niech to będzie w kwestii chodników, jakie mamy w Szczecinie, w Warszawie, w każdym innym wielkim mieście, wcale nie jest tak źle. Mając ostatnią możliwość zwiedzenia Budapesztu i Bratysławy, zauważyłam rzecz następującą i z tymi uwagami dzieliłam się z kolegami. Jest piękne centrum w jednym i w drugim miejscu, są piękne chodniki, ale wystarczy wejść na troszeczkę dalej od głównych arterii, to proszę mi wieście, buty trapery to jest mało. Kwestia dbania o osoby niepełnosprawne w ogóle chyba nie dotyczy tych włodarzy tego miasta. Chodniki to jest wylana smoła i zastanawiałam się, jak to może funkcjonować latem przy wysokiej temperaturze. I to była moja i moich kolegów takie spostrzeżenie, że my naprawdę czasami zbyt wiele oczekujemy, zbyt wiele krytykujemy, porównując się może i słusznie do tych, którzy są daleko, daleko przed nami, ale my też musimy docenić, że te zmiany następują. No pewnie nie tak szybko, jakbyśmy chcieli, ale to nasze najbliższe otoczenie zmienia się. Tak jak mówię, nie wszędzie pewnie w takim tempie, jakbyśmy sobie tego oczekiwali, ale też musimy uznać te pozytywy. Mówię o tych najprostszych rzeczach, czyli o chodnikach. Panie prezydencie, kilka zdań wieńczących naszą część spotkania. Znaczy, ja uważam, że ta aktywność zależy od władz i władze powinny tą aktywność, że tak powiem, inicjować, stymulować, dbać o nią. I to jest akurat moje zdanie w tej mierze. Kiedyś trenowałem koszykówkę i trener mi zawsze mówił, że za podanie odpowiada podający. Nie wiem, czy coś w tych technikach trenerskich się teraz zmieniło, ale z tym się poniekąd zgadzam. Uważam też, tak jak pani dyrektor mówi, że to jest wielobarwne. To nie jest ani biało, ani czarno, jeżeli chodzi o aktywność, jeżeli chodzi również o to, jaka jest władza, jaki jest urząd, ten nasz konkretny, czy ogólnie mówiąc o Polsce. Podam przykład. W niedzielę najbliższą, ja już nie pamiętam, która, ale kilkunasta rocznica wydarzenia, jakim są szczecińskie platany, czyli spotkanie pozarządowych organizacji na Jasnych Błoniach.
w tym roku nieco inna formuła. Dlaczego o tym mówię? Nie dlatego, że miasto jest współorganizatorem, tylko dlatego, że tam uczestnikiem są te liczne organizacje i mieszkańcy dają wyraz tej aktywności. Naprawdę proszę wierzyć, tam nikt nie otrzymuje jakichś szczególnych profitów, wynagrodzeń z tego tytułu. Działają, bo chcą działać. Oczywiście część działa w sferach, które są dla nich hobby, część działa w sferach, które mają na celu zmienianie naszego miasta. Kolejny przykład na złym tle, ale który pokazuje na aktywność społeczną, nie wiem czy Państwo wiecie, w najbliższy czwartek okrągły tak zwany stół w sali sesyjnej poświęcony sytuacji w schronisku dla bezdomnych zwierząt. Oczywiście tam głównie inicjatywa jest ze strony wolontariuszy, ale wiem, że zainteresowanie jest bardzo duże społeczne i jest zmartwienie się o to, czy wszyscy się w tej sali sesyjnej pomieszczą. Czyli tak jak mówię, jeżeli są pewne rzeczy, które wywołują te emocje, te nasze większe zaangażowanie, to tu nasza aktywność jest w naturalny sposób większa. Natomiast oczywiście rolą miasta jest, tak jak mówię, wpływać na to. I również nie tylko od zdarzenia do zdarzenia, od wydarzenia do wydarzenia, ale codziennie tak naprawdę, każdego dnia powszechnego, piątek, świątek, niedziela, aby być dla państwa. I to też często się, wiem, że mieszkańcy dziwią, uważają, że ta władza jest niedostępna. Oczywiście prezydent miasta z racji tych wielu funkcji takich honorowych, reprezentacyjnych, kalendarz naprawdę ma w pełni wypełniony, ale już jeżeli chodzi o zastępców, dyrektorów, proszę mi wierzyć, kalendarz jest wypełniony, nie wiem, na tydzień, dwa do przodu, ale nie ma problemu, żeby się spotkać z kimkolwiek, ze skarbnikiem, z zastępcą prezydenta, z dyrektorem, czy z konkretnym pracownikiem. I tu uważam, że też musi być to otwarcie, że kiedy państwa coś nurtuje, coś państwa boli lub czymś są państwo zaciekawieni, to macie taką możliwość. No i te kanały, tak jak mówię, cały czas będę do tego wracał, przepływu informacji. Za mało moim zdaniem informujemy. Te chodniki oczywiście, że tak, przyjmuję, ich standard trzeba poprawiać. W wielu rzeczach nasze miasto ma niedociągnięcia, ale tak zwrócę uwagę, że nie wydaje mi się, żeby dzisiaj samochód to miał człowiek, który charakteryzuje go jakiś szczególny status majątkowy. Bym raczej powiedział też do nas wszystkich, że dbajmy o to nasze miasto, o to nasze otoczenie, no bo przecież te chodniki są głównie dewastowane przez te samochody, które na te chodniki wjeżdżają. Ale z drugiej strony może miasto nie zapewnia we właściwych miejscach parkingów. I głównie mimo wszystko uważam, że w tej dyskusji powinniśmy wszyscy spojrzeć trochę we swoje wnętrze i starać się swoją pracą lepiej działać po to, aby być może potem już w organizacji, w zbiorowości nam lepiej się funkcjonowało. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Pan doktor Fuad Jomma. Mam takie jedno pytanie. Nikt tutaj właściwie nie poruszył kwestii straży miejskiej na przykład, albo czy straż gminny, bo wiadomo, że to jest chyba ta kura, która przenosi złote jaja i to kosztem obywateli. Właściwie tutaj to nie chodzi o kwestie ani bezpieczeństwa, tylko chodzi o pieniądze. Każda wioska, każda gmina w Polsce sobie kupiła fotoradar i stoją na trasach i robią ludziom po prostu no, zdjęcia. I ten temat nie został poruszony, a wiem, że sporo obywateli mają pretensje i żal do władz samorządowych, że właśnie trochę to jest działalność, ja wiem, no to mafijną. Bardzo proszę. I słusznie pan doktor Szczepan Stępiński łapie się za mikrofon. Dziękuję. No tak, bardzo. Ja dziękuję panie doktorze, że pan zapytał o to, bo to rzeczywiście bulwersująca sytuacja. Proszę państwa, Straż Miejska jest instytucją powołaną, a pierwsze straże były tworzone, tutaj będzie o tym mówił pan doktor Guźniczak w jednym ze swoich wystąpień, na podstawie ustawy o policji, nie na podstawie ustawy o strażach gminnych, bo ta dopiero w 1997 roku powstała. I rzeczywiście jest tak, że straż jest odpowiedzialna nie za bezpieczeństwo. To ja miałem taką sytuację, proszę państwa, na jednej, no już nie powiem w którym roku i kiedy, na jednej z komisji, kiedy jeden z radnych wstał i mówi, że dobrze było w Straży Miejskiej powołać taki pododdział antyterrorystyczny. Ja proszę państwa, jak to usłyszałem, to nie wiedziałem, gdzie jestem, w którym miejscu, tak? No więc delikatnie, tak naprawdę, jak to tylko jeszcze wtedy pełnomocnikowi przysługiwało, mówię, że prawo przewiduje, że jest to instytucja powołana do tego, aby stać na straży porządku publicznego. A porządek, proszę państwa, publiczny, a bezpieczeństwo publiczne, to są dwa różne pojęcia. Jak ktoś tego nie dostrzega, no to... to ja nie odpowiadam już dalej na to, co o tym myślę, tak? Na wykład bezpieczeństwa państwa.
Żeby była sytuacja taka może bardziej dopowiedziana, ale już więcej nie powiem, był to jeden z członków Komisji Bezpieczeństwa, radny, członek Komisji Bezpieczeństwa. Więc proszę Państwa, problem, odpowiadam Panie Doktorze na tą kwestię dotyczącą bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Otóż w Szczecinie jest 300 tysięcy pojazdów na 410 tysięcy mieszkańców, dokładnie 260 tysięcy zarejestrowanych, 30 mniej więcej wjeżdża codziennie z gmin ościennych po to, żeby realizować swoje potrzeby, tak, związane z miastem wojewódzkim. Straż Miejska ma około 9 milionów budżetu i 3 miliony to jest przychód z grzywien. Więc jeżeli ktoś mówi, że straże są po to tylko, żeby merkantylny interes gminy reprezentować, to być może tak w niektórych jest, ale na pewno nie w przypadku szczecińskim. Instytucja pouczenia w mojej ocenie jest zbyt często używana przez strażników. To jest artykuł 41 kodeksu wykroczeń, inny środek oddziaływania wychowawczego, tak? Jest zbyt często, uważam, stosowana. Ja byłbym zwolennikiem większej represji, czyli karania za wykroczenia takie porządkowe. Źle zaparkowany pojazd, źle, że tak powiem, utrzymana czystość w obrębie posesji i tak dalej. Natomiast to, że państwo wyposażyło w atrybut takim, jakim są urządzenia pomiarowe straże gminne, no to jest pytanie, jaki cel miało w tym państwo, tak? Czy miało cel, powiedzmy, poprawę bezpieczeństwa w ruchu drogowym? Chyba nie, bo jest tutaj też na sali wojewódzki inspektor transportu drogowego. Tak patrzę, ale na pewno jest. Na pewno jest. I też będzie mówił właśnie o tym, w jaki sposób dbać o to bezpieczeństwo, choćby z tego punktu widzenia, tak? Natomiast ja zapewniam, że w Szczecinie Straż Miejska nie jest represyjna. Natomiast w Polsce rzeczywiście takie głosy są. Emil, który jest łowcą fotoradarów, tak, państwo to na pewno oglądacie, no aż nadto pokazuje, że czasami, ja zawsze to powtarzam, 5 takich podstawowych słów jest w życiu. Dzień dobry, do widzenia, proszę, dziękuję i przepraszam. Jakby człowiek je stosował na co dzień, Polska byłaby piękniejsza, wierzcie mi. Natomiast jak się ogląda te relacje strażnik Emil, to czasami rzeczywiście no, nie jest najlepiej, tak? I proszę Państwa, tak dopowiem, żeby zamknąć temat straży miejskich na tą chwilę, że oni są zatrudniani jako zwykli pracownicy samorządowi. Oni nie są funkcjonariuszami w rozumieniu takim choćby jak policjanci, tak? Oni służą, ale jednocześnie pracują. Więc system naboru i system, że tak powiem, przyjmowania tych ludzi też troszeczkę odbiega. System kształcenia, uzyskiwania uprawnień i tak dalej. To wszystko rzutuje na to, że ta straż rzeczywiście jest no tak trochę różnie odbierana, tak? Żeby nie w szczegóły większe nie wchodzić. Wykorzystam te 5 słów, które pan doktor wskazał. Dziękuję bardzo. Przepraszam, że przerwę tę niezwykle interesującą debatę, dlatego że już nasunęło mi się kilka pomysłów na kolejne spotkania do dyskusji, bo rzeczywiście jest pole ogromne do penetracji naukowej i też do porównywania z tą, praktyką. Drodzy Państwo, ja bym chciała, kończąc tę część, przede wszystkim podziękować studentom, ale w drugiej kolejności chciałabym podziękować wszystkim tym, którzy przyczynili się, że to nasze spotkanie, którego pierwsza część się kończy, mogło się odbyć i z całą pewnością, gdyby nie pomoc miasta Szczecin, nie tylko merytoryczna, ale i organizacyjna, jest niezwykle ważna, cenna. Chciałabym podziękować pani dyrektor, która niestety musiała wybiec, dyrektor Regionalnego Ośrodka Debaty Międzynarodowej, pani Dorocie Kowalewskiej, ale reprezentuje ją godnie pan doktor Robert Bartłomiejski w randze zastępcy. Bardzo serdecznie dziękuję za pomoc. Chciałabym przywitać, podziękować i liczyć na dalszą dobrą współpracę panią Małgorzatę Ludwiczak. Kierownik Europe Direct w Szczecinie. Bardzo mi miło, że Państwo również czynnie zaangażowaliście się organizacyjnie w nasze przedsięwzięcie. Liczę również na to, że jak tylko skonkretyzuję kolejne pomysły, będziemy mogli kontynuować współpracę.
Państwu jeszcze raz, studentom, bardzo serdecznie dziękuję. Ja mam nadzieję, że uwagi, które różne refleksje tutaj prelegenci przedstawiali, związane chociażby z tą aktywnością, z tą partycypacją, weźmiecie Państwo sobie do serca. Na koniec wszystkim Państwu serdecznie dziękuję. Dla mnie możliwość podjęcia różnych kwestii związanych z funkcjonowaniem samorządu terytorialnego w Państwa obecności było przyjemnością. Dziękuję bardzo. Pani Przewodnicząca, jeszcze tylko z obowiązku. Był tutaj zaproszony również pan wojewoda zachodniopomorski Marek Tałasiewicz. Niestety z przyczyn osobistych nie mógł uczestniczyć, jednak upoważnił mnie do tego, żeby przekazać państwu nie tylko serdeczne pozdrowienia, ale zapewnić o tym, że idea samorządności jest mu bardzo bliska, bo on w tym mocno uczestniczył od 90 roku. Także tytułem obowiązku to czynię. Dziękuję, dziękuję serdecznie i proszę pozdrowić od nas pana wojewodę. Dziękuję serdecznie, dziękuję państwu i zapraszam na przerwę.